rodziny. Pielgrzymka to rzeczywiście takie duchowe zadanie. Chcemy umacniać ich wiarę, żeby w swoich rodzinach dobrze wypełniali swoje zadania. Pielgrzymi będą mieli do przejścia 315 kilometrów. Na Jasną Górę mają dotrzeć 14 sierpnia. Przed nami upalny dzień. Najgoręcej ma być dziś na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 36 stopni. Na pozostałym obszarze od 23 stopni nad morzem i 24 na Pomorzu Zachodnim do 32 w centrum. W ciągu dnia na zachodzie prognozowane są też groźne burze, które będą przesuwać się do centrum w kraju. Tam zagrzmi w nocy. A jutro burzowo ma być na wschodzie Polski. 30-stopniowy upał jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a na pozostałym w całym obszarze jutro od 19 do 24 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czyli spokojnie mówić można. Uf, jak gorąco, susza i to nie tylko ta doskwierająca tym, którzy wypoczywają, ale przede wszystkim rolnikom. To będzie temat naszego pierwszego spotkania z gościem za moment. Na razie spójrzmy w kalendarz. Piątek, piąty dzień sierpnia. Słońce zajdzie 19 minut po godzinie 20, a dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut. I mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, Dzień Ostrygi, Dzień Bielizny, gdyby ktoś chciał świętować. Stanisław Janecki jest ze mną. Dzień dobry, wyjątkowo w piątek. Dzień dobry. Piwo nie robi na mnie wrażenia, też nie robi bo na w ogóle wrażenia. Nie piję alkoholu. No nie, o alkoholu nie możemy rozmawiać, bo to wiesz, ustawa przed godziną 22, nie? Ale chciałem cię zapytać o temperatury, bo ty jesteś odporny na temperatury i zimno i gorąco, ale jednak czy te, które panują... Na zimno jestem odporny. Na zimno, a na gorąco? Bo jest gorąco, bardzo gorąco. Tak sobie. Tak bardzo, tak sobie. No tak właśnie sobie. 30, gdzie jest twoja granica? 30 więcej, 32, 30? Granica zależy od tego, o ile kilogramów jestem młodszy. A, dobre wytłumaczenie. Moja granica gdzieś w okolicach 30 jest, bo kiedyś, jak byłem młody, to 30 stopni to był upał nie do wyobrażenia. Teraz mówi się, że trzeba się przyzwyczajać do temperatur powyżej 40 stopni. Obyśmy takich nie widzieli. To jest poranek Polskiego Radia 24. Gość już z nami na zegarze 8 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gość dużego formatu, pan Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Ale zaczniemy od sprawy banalnej właściwie. Czy jest już w sklepach cukier i dlaczego właściwie go nie było, skoro w poprzednim sezonie wyprodukowaliśmy około 2 milionów ton, zużywamy trochę ponad 1,5 miliona ton, trochę pewno eksportujemy, ale też importujemy, więc powodu do tego, żeby nie było cukru, nie ma żadnego. Nie ma żadnego powodu i już cukier się zaczyna pojawiać, już myślę, że zapasy ludzie zrobili. Żartując, to jeszcze mogę powiedzieć, spieszcie się, kupcie jeszcze po 10 zł cukier, bo niedługo będzie po cenie zupełnie niższej, więc... Tak by można sparafrazować tą panikę cukrową, która została wywołana, nie wiem, czy przypadkiem, czy specjalnie, bo ja już zaczynam mieć różne domysły, ale w jednej sieci handlowej pojawiła się półka po cukrze. Ktoś zrobił zdjęcie, puścił do mediów społecznościowych, no i zaczęli ludzie wykupować cukier. A że to jest łatwo domagazynowanie i po 10-20 kilo ceny rosły, więc myślę, że sieci handlowe nieźle się zaopatrzyły w pieniądze. A lekarze, dietetycy mówią, żeby ograniczyć, bo w Polsce jest za wysokie spożycie cukru, a taka panika sprzyja temu, że jeszcze więcej się konsumuje. Znaczy, mam nadzieję, że tylko kupili, a nie będą wszyscy konsumować tego cukru teraz w pośpiechu, bo to by było rzeczywiście ze szkodą dla zdrowia. Ale oczywiście już tak pomijając żartobliwy ton, to naprawdę cukru w zapasów mamy odpowiednie ilości i w tej chwili... To wraca powoli do normy. A ta cena 9-10 zł to jest z księżyca, czy ona jest realistyczna? Nie, ja bym powiedział, to jest bardziej cena spekulacyjna niż cena rzeczywista, dlatego że to nie są takie koszty produkcji. Cena 4-5 zł będzie nawet w przyszłym sezonie, mimo droższego skupu energii. To jest ta cena mniej więcej bardziej realna. Jeszcze pada 10 zł przy okazji ceny chleba. Będziemy mieli chleb po 10 zł? No właśnie, tu też jest sianie paniki, tak bym powiedział, dlatego że chleb zdrożał już. I faktycznie, bo to jest głównie ceny energii, chociaż cena zboża i mąki też miała jakiś wpływ, natomiast to, że... Ale to chyba z 1/3 stanowi ceny chleba, mąka. Tak, mniej więcej tak. Jakieś tam szacuje się 27-30 parę procent. Natomiast ceny energii są tutaj niestety dość znaczącym kosztem, ale o 10 zł to
chyba nie powinniśmy mówić, chociaż nigdy nie wiadomo, jak tu wyjdzie sytuacja gazu, no bo to jest jednak... Piece gazowe są do wypieku chleba też w dużej też części. To jest z gazem. To tu nie chciałbym być prorokiem, dlatego że nie wiadomo, co się będzie dalej działo w Ukrainie z Putinem, z wojną, z cenami gazu. Ale mąki nie zabraknie, bo mamy zbiory, które mają być niewiele gorsze niż w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku były dobre. I jeszcze 5 milionów ton w magazynach, więc chyba nie zabraknie. Mąki nie zabraknie, tak jak cały czas to podkreślam. My jesteśmy bezpieczni żywnościowo. W tym roku na szczęście nie było jakiejś głębokiej suszy, jeśli to jakieś punktowe zjawiska. Więc plony są rzeczywiście, no może nie rekordowe, w ubiegłym roku były rekordowe, w tym roku może odrobinę mniej, ale na pewno powyżej. A suszę mamy w ogóle? Mamy 3 ogniska suszy, to są głównie, to jest pogranicze południowej Wielkopolski i Dolnośląskiego, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, ale to są, nie są tak obszerne zjawiska jak na przykład w roku 2018 czy 2019. Trochę się roześmiałem, kiedy usłyszałem, że padła propozycja, żeby sami rolnicy magazynowali zboże, które będzie sprzedane, bo mi się od razu przypomniał pomysł Państwowego Banku Zbożowego z kariery Nichodema Dyzmy. Czyżby ktoś się inspirował pomysłem pana Kunickiego podchwyconym przez Dyzmę? To zresztą pomysł to nie jest jakiś tam pomysł odosobniony i oryginalny, dlatego że to jest taki problem, że powierzchnia magazynowa taka pozarolnicza, tak bym powiedział, poza własnością rolników jest ograniczona. Ona tam wynosi powiedzmy około 7-8 milionów ton. Wobec tego nie da się wszystkiego zboża natychmiast wywieźć i sprzedać. Zresztą rolnicy tak nigdy nie postępują, zawsze zachowują u siebie to zboże. A propozycja, aby otrzymali za to 30% tak zwanej zaliczki na poczet później sprzedanych, no wychodzi właściwie z potrzeb takich, że są bardzo drogie środki do produkcji rolnej, między innymi nawozy. Jeśli rolnicy potrzebują pieniędzy na nawozy, żeby zastosować je do jesiennego siewu, no to była ta oferta. Jeśli taka potrzeba będzie, to tu jesteśmy gotowi tak rolników wspierać. To jeśli mówimy o cukrze, to pomówmy też o węglu, no bo cukier to też w gruncie rzeczy węgiel. Wzór chemiczny C12H22O11, czyli sporo węgla jest w cukrze. Pan premier Mateusz Morawiecki nakazał w trybie pilnym, czyli do końca sierpnia, kupić 4,5 miliony ton węgla za granicą przez państwowe podmioty. Ile z tego węgla już kupiono i czy to jest ta docelowa liczba, czy w ogóle więcej tego węgla zamierzamy kupić za granicą? No tutaj, panie redaktorze, ja precyzyjnych danych nie odpowiem. Nie jest. Rozumiem, pan jest od rolnictwa, tak, ale trochę, w rządzie się mówi na posiedzeniu rządu. Mówi, oczywiście są priorytety przewozowe na kolei, bo tak właściwie to zakupienie to jest pierwszy problem, a przeładowanie w portach to jest drugi. I właściwie rząd się skupia tam na usprawnieniu tego przeładunku w portach i rozwiezieniu tego węgla po kraju. To jest chyba... A był aż taki problem, że zaczęto mówić, że może skorzystamy z Kłajpedy na Litwie czy z portów łotewskich? A czy to jest jeden z wariantów, który by, jeśli by trzeba było wspomóc wydajność polskich portów, to również tam. No z tym, że tam jest ta niedogodność, że z tych portów są szerokie tory, które później są problemem w Polsce, tak jak zresztą zboże ukraińskie, które też trzeba było przeładowywać na granicy, więc ono też nie może być tak w prosty sposób przewiezione z Ukrainy do Polski. Również z węglem z portu Kłajpeda też byłyby takie problemy. Mamy ustawę o dodatku węglowym, którą Senat zmodyfikował w ten sposób i to przy głosowaniu 98 za, czyli także senatorowie Prawa i Sprawiedliwości poparli to rozszerzenie dodatku węglowego, do dodatku na także inne źródła ciepła, czyli olej opałowy, gaz, gaz LPG, energię elektryczną, tam pompy cieplne. 11,5 miliarda złotych była suma dopłat do węgla, gdyby to był tylko dodatek węglowy. Czy przyjęcie tej wersji senackiej nie zrujnuje budżetu, bo tak na oko to wygląda, z 50 miliardów by z tego wyszło? 50 miliardów nie, dlatego że
tych ogrzewania powyżej węglowego to nie jest 3 razy czy 4 razy tyle co węglem, bo szacuje się, że węglem się ogrzewa około ponad 3 miliony domostw, tak to nazwijmy. Pozostałymi czynnikami w tych indywidualnych oczywiście miejscach, ja nie liczę ciepła systemowego, czyli tych podłączeń do sieci ciepłowniczych, no to już jest mniej znacząco. W tej chwili nad tą poprawką bardzo usilnie pracuje Ministerstwo Finansów tak naprawdę, żeby... No bo jutro miałaby być głosowana ta ustawa, którą Senat zmienił. Nawet dzisiaj. Dzisiaj? Nawet dzisiaj. Ach, dzisiaj jest piątek. Przepraszam, dzisiaj... bo ja przyzwyczajony jestem do poradzenia programów w czwartek. To dzisiaj będzie głosowana. Ja w tej chwili nie odpowiem szczegółowo na to pytanie, jak. Dlatego, że to Ministerstwo Finansów musi znaleźć dodatkowe pieniądze, które to one nie będą w wysokości dodatkowych 40 czy 30 miliardów, ale to będą na pewno też miliardy. I w tym momencie minister finansów musi zarekomendować, czy jesteśmy w stanie to dopłacić w takiej wysokości. Czyli ten dodatek będzie rozszerzony, czy nie będzie i na ile? Tak, na ile, ale to decyzja zapadnie dzisiaj. A czy możemy naszych słuchaczy zapewnić, że Polska jest samowystarczalna żywnościowo i żadnego kryzysu żywnościowego, niezależnie od tego, jak się rozwija sytuacja na Ukrainie, nie będzie? Tak, tutaj to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Polska jest bezpieczna żywnościowo. Nam żywności wystarcza, a dowodem na to jest to, że produkujemy dużo więcej żywności niż spożywamy. Eksportujemy prawie za wartość 40 miliardów euro, więc gdybyśmy tego nie wywozili, to proszę sobie wyobrazić, jaką mamy nadwyżkę. Więc tak naprawdę tutaj to bezpieczeństwo żywnościowe jest absolutnie i dla Polaków, i dla wszystkich, którzy przyjechali z Ukrainy, bo też pamiętajmy, że mamy ponad 2 miliony, się szacuje, przybyszów z Ukrainy, których też wykarmiamy. Tak, bo przyjechało ponad 5 milionów, ale spora część wyjechała albo się przemieściła. Przemieściła się, wyjechała, powróciła, to szacunki są różne, ale nawet szacując, że 2 miliony więcej, czy to i tak żywności naprawdę nam spokojnie wystarczy. Tutaj ja byłbym absolutnie spokojny. Oczywiście nie mówię nigdy o cenach, dlatego że to są ceny wynikające z wzrostu cen energii, głównie gazu, nawozów i tak dalej. Natomiast co do ilości absolutnie bezpiecznie jest. Ale ci, którzy produkują żywność, narzekają, że do nich trafia bardzo mało po prostu, że to jest rzędu tam 12-13%, przy niektórych produktach 5% tej ceny, po której oni sprzedają swoje produkty. To kto zarabia na tej żywności? No, zawsze na żywności zarabiają wszyscy pośrednicy na końcu z handlem. Też naszym staraniem jest, aby jak najkrótsze były te łańcuchy dostaw żywnościowych, żeby przybliżyć przetwórstwo do rolnika, żeby stworzyć, i właściwie już został stworzony, system rolniczego handlu detalicznego. Oczywiście on nie jest jeszcze powszechny, ale w mniejszych miastach spokojnie rolnicy sprzedają na tych bazarach, które samorząd bezpłatnie udostępnia, taki ma obowiązek w piątki i soboty, więc tam mogą mieszkańcy się zaopatrywać i wtedy już nie będzie pośredników i wtedy rzeczywiście ta cena konsumenta, który płaci, i cena rolnika czy bezpośrednio przetwórcy już jest ta sama. Natomiast w momencie, kiedy jest wielu pośredników, w tym duże sieci handlowe, niestety te ceny się trochę rozjeżdżają i ta wartość dodana ucieka od rolnika. No i mamy szczególnie ze strony Agrounii takie zarzuty, że zboże ukraińskie, które miało tylko być przechowane w Polsce i trafić na zachód albo do Afryki Północnej właściwie i do Azji Środkowej, to trafia na polski rynek. Czy faktycznie to ukraińskie zboże trafia na polski rynek i jest jakąś konkurencją dla krajowego zboża? W tej chwili widać bardzo wyraźnie, że te zarzuty są całkowicie chybione. Już sprawdzamy to. Rolnicy nawet na Podkarpaciu, w Lubelskim, blisko granicy, mają możliwość sprzedania zboża bez żadnych problemów. I mówienie, że ukraińskie zboże zasypało magazyny, jest absolutnie nieprawdziwe. I to teraz już to widać. Rolnicy mogą sprzedać choćby z magazyny Elewaru, czyli naszej spółki Skarbu Państwa, są otwarte na kupno zboża po cenie takiej, jaka jest na rynkach światowych, polskich. Więc ta Agrounia chciała tu nastraszyć rolników, siać panikę. Nie udało się znowu, na szczęście. Rolnicy zachowują się racjonalnie. Kupno zboża, czy sprzedaż przez rolników przebiega
bardzo sprawnie i bez żadnych zakłóceń. To jeszcze kwestia Krajowego Planu Odbudowy i środków z tego, bo część miałaby przecież trafić też dla, na wieś, do rolników. I czy doczekamy się wreszcie tych pieniędzy także na przedsięwzięcia w branży rolnej? No bo ten serial zaczyna już być trochę nudny. Te pieniądze z KPO, ja jestem absolutnie przekonany, że się doczekamy, bo nie ma żadnych podstaw, żeby ich nie wypłacić. No ale natomiast, podstaw nie ma od roku. No tak, natomiast Unia Europejska, Komisja Europejska przedłuża to w sposób absolutnie sztuczny, natomiast będziemy w tej chwili uruchamiać te programy, bo i tak to jest jako refundacja, a nie jako zaliczka. Czyli najpierw trzeba wydać, a potem najpierw dostać kompensatę. Więc przystępujemy od jesieni do wydawania, również w sferze rolniczej. Tam też między innymi na przetwórstwo takie lokalne będą spore pieniądze. A środki z KPO to jedno, a jeszcze przecież mamy dużo większe środki z budżetu 2021-2027, tego wieloletniego Unii Europejskiej. Pani komisarz Ferreira była w Polsce, podpisaliśmy umowę, ale czy te środki nie będą też obwarowane jakimiś warunkami takimi jak KPO? Te środki w ramach programu spójności, czy środki... 76 miliardów ze spójności. Czy w ramach programów rolnych 25 miliardów euro, tu też o tym wspomnę, one są warowane warunkami, tak jak zresztą każde inne, dobrym wydawaniem, procedurami i tak dalej, ale to wszystko jest Ale nie tym, spełnione. Czy sędzia jeden może kwestionować. Tu absolutnie tu takich warunków nie ma, więc tutaj będziemy spokojnie wydawali. Ja zresztą jeśli chodzi o program rozwoju, znaczy o wspólną politykę rolną, również już ten program jest zakończony, są negocjacje i już od jesieni będziemy mogli, no jeszcze nie wydawać, bo pieniądze będą w 2023 roku, ale już rolnicy będą mogli aplikować. To tym optymistycznym akcentem zakończymy. Pan Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję. Przegląd prasy. A my zaglądamy do gazet. I co na początek dzisiaj wybieramy? O matko. Dużo jest czytania, dużo, bo to weekendowe wydania. Dużo jest. Wszyscy mają dobre rady. Ale jakiś taki pesymizm wieje. Tak, wieje pesymizmem. To może zacznijmy, skoro już pesymizm wywołałeś, to zacznijmy od Gazety Polskiej Codziennie, która mówi, że jesień to przynajmniej w szkołach będzie trudna. Uczniowie zakładnikami związków nauczycielskich potwierdzają się wcześniejsze doniesienia codziennej o tym, że prawdopodobnie tuż po zakończeniu wakacji nauczyciele rozpoczną strajk na tle płacowym. Nie wiadomo jeszcze, jaką będzie ten protest miał formę. Plan działania już mamy, ale na razie nie możemy nic ujawniać, mówi Codziennej Monika Ćwiklińska z Oświatowej Solidarności. No właśnie, pesymizm próbuje trochę rozwiać pani Jadwiga Emilewicz, teraz posłanka, ale kiedyś bardzo ważna polityk w rządzie, w rozmowie dla dziennika Gazety Prawnej i trochę tak próbuje realizmu wrzucić w polskie życie polityczne, bo wszystkim się wydaje, że jak jesteśmy 18 lat skądinąd, staliśmy się pełnoletni, jeśli chodzi o obecność w Unii Europejskiej. Uh-huh. To wszystko w instytucje, wszystko działa bez zarzutu, a zapominamy, że zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, to tak różowo z tymi instytucjami nie było. I pani Jadwiga Emilewicz mówi właśnie coś takiego, nowoczesne państwo z nowoczesnym społeczeństwem tworzymy dopiero 30 lat. To się wydaje dużo, ale dla tych demokratycznych państw Zachodu to jest krótki epizod, więc to nie jest tak, że wszystko można mieć od razu. Pesymizm raczej jest u prowadzącego rozmowę Janka Wróbla. Podobnie jak w tekście Piotra Zaręby w tejże samej, jakby na następnych stronach, imposybilizm prezesa. No tu, że Kaczyńskiemu przez cały czas towarzyszył niedosłownie, odpowiadając na każde jego wystąpienie, Donald Tusk, i zderzając jednego z drugim, można odnieść wrażenie, że to lider Koalicji Obywatelskiej stał się teraz toksyczny, wiecznie rozzłoszczony, jadowity. Na tym tle Kaczyński ze swoimi rozwlekłymi homiliami mógł istotnie zyskiwać. Ja nie wiem, co to są te rozwlekłe homilie, bo
ludzie oczekują, że ci, którzy rządzą, opowiedzą im, po co rządzą i jakie mają cele. I jeśli się tego nie robi, tylko na przykład wylicza, co wróg polityczny ma tam złego w sobie, no to jest chyba trochę nieporozumienie. Tu jest taki serial cały w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo jest też Włodzimierz Czarzasty. Też pesymistycznie. Też pesymistyczny, ale w tym sensie optymistyczny, że mówi realistycznie, że no dobra, przychodzimy do władzy i co? Inflacja jest na poziomie 2-4%, że wszystkie problemy znikają? Nie, nie znikają, bo to tak się nie dzieje, takie procesy. To pozwól, że zacytuję przewodniczącego Czarzastego. Przestrzegam siebie samego i całą opozycję przed prostymi rozwiązaniami. Nie wiem. Wierzcie komukolwiek, kto mówi, że benzyna zamiast 7 zł po tygodniu będzie kosztować 2 zł. Nie wierzcie, że po tygodniu od przejęcia władzy inflacja spadnie do 4%. To Winston Churchill mówił, tak? Krew, pot i łzy. No to taka nowa wersja. Ale jest trochę demagogii u pana przewodniczącego Czarzastego, bo mówi na przykład, na jednej szali jest 200 kilkadziesiąt miliardów złotych, a na drugiej przywrócenie do pracy 3 sędziów. No nie, to tak nie jest. To w ogóle nie jest. To nie na tym polega. Tym bardziej, że jakby zapytać panią Ursulę von der Leyen, dlaczego władza wykonawcza ma przywracać sędziów, skoro to jest prerogatywa władzy sądowniczej, to się zacina. Albo ustawodawcza nawet. Przecież to tak nie działa. Jeśli sądy mają być niezależne, a sędziowie niezawisły, to nie można ich przywrócić no do tak, pracy. No tak, ale ci sędziowie też mają prawomocne wyroki. Ktoś tam ich nie przywraca, więc też ktoś powinien za to ponosić odpowiedzialność. Decyzją władzy wykonawczej. To musi się odbyć przez sąd. Wszystko. Tak, to prawda, oczywiście. To musi się odbyć wszystko przez sąd i nie ma żadnej takiej drogi na skróty. To jeszcze zostańmy na moment przy Dzienniku Gazecie Prawnej, bo ja chciałbym tematykę międzynarodową. Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie przypomina, żeby chronić pokój, czasami warto zaryzykować wojnę. Pokazuje, że Amerykanie wciąż to potrafią. Nancy Pelosi była na Tajwanie. Teraz jest w Korei chyba. Szybciutko jeszcze. Rzeczpospolita wyśledziła, że Konfederacja Korony Polskiej, tak się nazywa partia Grzegorza Brauna, ma 43 rachunki bankowe, chociaż ostatnio podobno tylko 2. I Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie tej partii, co przez samą partię pewno jest uważane za szykane, ale rzeczywiście kiedyś się mówiło, ile kont bankowych miał świętej pamięci Paweł Adamowicz, a teraz się okazuje, że wiele kont ma także Konfederacja, jak to się nazywa, Korony Polskiej. Ja nawet nie byłem świadomy, że to się tak nazywa. No proszę bardzo, to był nasz przegląd prasy. Reklama. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV LG aż 65 cali. Teraz za jedyne 2299. Dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung. Dystrybutor zimnej wody. Teraz taniej o 400 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Po reklamie. Cały czas w Państwa głośnikach poranek Polskiego Radia 24. W piątek, 5 sierpnia, mamy 7:30. Rafał Boguta przedstawi informację dnia.
Posłowie będą głosować za kilka godzin nad poprawkami, jakie Senat wprowadził do ustawy o dodatku węglowym. Przewidują one rozszerzenie grupy jego odbiorców. Ustawa, jaką uchwalili posłowie, przewiduje 3000 zł dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem. Senat głosami opozycji rozszerzył tę grupę o osoby, które do ogrzania domów korzystają z innych paliw, w tym z oleju opałowego i pelletu. Ustawa pozwoli na zrekompensowanie rosnących cen gazu, deklaruje senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Okres wakacji, okres letni to jest czas przygotowania do sezonu grzewczego, sezonu zimowego. Jestem przekonany, że na pewno to chociaż w taki sposób ulży gospodarstwom domowym, które mają jedyne źródło ciepła w domu, piec węglowy. Opozycja wprowadziła poprawki, bo ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm była niesprawiedliwa, mówi Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej. Uznaliśmy, że nie można tylko wybiórczo traktować pewnej grupy wąskiej, która opala swoje mieszkania węglem lub pochodnymi węgla. To zresztą jest sprzeczne z konstytucją, że osoby jakby mające ten sam problem, będące w takiej samej sytuacji, powinny być podobnie traktowane. Senatorowie PiS byli przeciwko, bo jak mówili, rząd pracuje nad kompleksowym projektem, który ma regulować rozszerzenie wsparcia finansowego gospodarstwa domowe ogrzewające innymi rodzajami paliw. Mówił też o tym nasz poranny gość, wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Więcej o tym w serwisie za pół godziny. Jeśli będzie kolejna fala pandemii, to raczej będzie ona przesunięta na listopad lub grudzień, tak przewiduje minister zdrowia Adam Niedzielski. Poprzedniej doby badania potwierdziły blisko 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, w tym niemal 750 ponownych. Zmarło 20 osób z COVID-19. Według szefa resortu zdrowia kraje naszego regionu, w tym Czechy i Austria, są bliskie apogeum. Jak podkreśla minister Niedzielski, ta fala infekcji jest łagodniejsza niż przewidywali eksperci. W szpitalach leczonych jest około 2,5 tysiąca chorych na COVID-19. Tygodniowo przybywa ich mniej więcej około 500. Minister Niedzielski przewiduje, że we wrześniu będzie dostępna nowa, zmodyfikowana szczepionka przeciw COVID-19. Jak dodaje, tak wynika z deklaracji producentów preparatu. 42. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyruszyła rano na Jasną Górę. Wcześniej blisko 1000 osób wzięło udział we mszy świętej, której w kościele świętej Anny przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W homilii mówił m.in. o trudach pielgrzymowania. Są sprawy, które trzeba Bogu polecić w sposób szczególny i dołączyć do tej modlitwy, do tego polecenia Panu Bogu prośby, dołączyć swoje cierpienie, trud, obolałe nogi. Z pewnością ten kontekst jest ważny i trudny. Pielgrzymki na Jasną Górę zmierzają z różnych części kraju. Do celu dotrą przed 15 sierpnia, kiedy będzie obchodzona uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie ma być diś największy upał do 35-36 stopni. Gorąco również w centrum i na południu, tam około 32 stopni. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą 28 stopni. Bez upału dziś na północnym zachodzie i nad morzem od 23 do 25 stopni. Od północnego zachodu zacznie się chmurzyć, popada, zagrzmi i ochłodzi się. Do wieczora ta strefa dotrze na Kaszuby, do Wielkopolski i na zachodnie krańce Dolnego Śląska. Wiadomości sportowe, Sylwia Urban. Zwycięstwo i porażka to bilans polskich klubów w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Raków Częstochowa wygrał na wyjeździe ze słowackim Spartakiem Trnava 2-0, a Lech Poznań przegrał w Reykjaviku z mistrzem Islandii Wikingurem 0-1. Za tydzień rewanże w Częstochowie i Poznaniu. Michał Karbownik został wypożyczony na cały sezon z Brighton & Hove Albion do Fortuny Düsseldorf. Piłkarzem drużyny z Düsseldorfu jest również Dawid Kownacki. Tymczasem Hiszpan Ricky Puig, występujący dotychczas w Barcelonie, przechodzi do drużyny MLS Los Angeles Galaxy. Oba kluby osiągnęły porozumienie w sprawie transferu, a dzisiaj o 12.30 na stadionie Camp Nou rozpocznie się prezentacja Roberta Lewandowskiego. Z kolei piłkarz reprezentacji Portugalii Renato Sanchez przenosi się z Lille do Paris Saint-Germain. Broniący tytułu Manchester City i Liverpool są faworytami rozpoczynających się dzisiaj rozgrywek angielskiej Premier League, a w Polsce rozpocznie się dziś już czwarta kolejka ekstraklasy. Stal Mielec zagra z Krakowią, a Legia z Piastem.
Holender Tymen Arensman wygrał szósty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, niespełna 12-kilometrową jazdę indywidualną na czas. Nowym liderem został trzeci na mecie Brytyjczyk Ethan Hayter. Najlepszy z Polaków Jakub Kaczmarek był 34 i w klasyfikacji generalnej jest 28. Dzisiaj ostatni etap ze Skawiny do Krakowa. Srebrne medalistki olimpijskie z Tokio Karolina Naja i Anna Puławska w efektownym stylu wygrały przedbieg dwójek na 500 metrów i zakwalifikowały się do finału Mistrzostw Świata w kajakarstwie w kanadyjskim Halifaxie. W sumie 6 polskich osad awansowało do finałów. Katarzyna Kawa pokonała Kolumbijkę Julianę Lizarazo 6-2, 6-2, a Magda Linet wygrała ze Stefanią Rogozińską-Dzik 6-1, 6-1. Obie Polki awansowały do ćwierćfinału w turnieju tenisowego w Kozerkach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A w nim poranna audycja i na zegarze 24 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, a z nami jest bardzo nam miło pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Chciałbym skorzystać z tego, że pani przez sporo czasu była sędzią i ma też za sobą studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej. Czyli jest, ma pani dość unikatowe, że tak powiem, przygotowanie do tych kwestii europejskich. Jak to jest z tym, co się nazywa prawem Unii Europejskiej, skoro właściwie ono nie jest sformułowane w żadnych kodeksach? No jest, są traktaty, traktat o funkcjonowaniu Unii i traktat o Unii Europejskiej, jest Karta Praw Podstawowych i jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co jest właściwie źródłem prawa w Unii Europejskiej? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie wymienił pan źródła prawa, w oparciu o które funkcjonuje Unia Europejska, a więc traktaty unijne, podejmowane uchwały, ale przede wszystkim właśnie traktaty unijne, które określają zasady funkcjonowania państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej. I zapisy tych traktatów były sprawdzane pod względem zgodności z naszą konstytucją w momencie naszej akcesji do Unii Europejskiej. Skoro przyjęliśmy, skoro weszliśmy jako członkowie do Unii Europejskiej, te traktaty pozostają w zgodności z naszą konstytucją. Zresztą mówią one o takich regułach, które w naszej konstytucji są zapisane wprost, czyli w tym przypadku zasadzie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Te zasady w pełni pokrywają się z zapisami traktatów unijnych, jak i naszą konstytucją. To taka baza, taki kręgosłup stanowiący podstawę funkcjonowania. No niestety rządzący tej reguły nie akceptują i prowadzi to do sytuacji, w której inne państwa korzystają już ze potężnych środków, a my ciągle nie możemy z nich korzystać. W tej chwili z zaliczek tegorocznych przepadło nam prawie 20 miliardów złotych. No to ogromne pieniądze, które pozwoliłyby na rozpoczęcie inwestycji, nowych miejsc pracy dla obywateli Polski. Także działań, które pozwoliłyby na powstrzymywanie szalejącej inflacji, bo inwestycje to źródło środków, działań, które rozwijają państwa. Co za tym idzie, tworzą elementy stabilizacyjne funkcjonowania Ale państwa. Ale czy my możemy mieć poczucie jakiejś trwałości tego, co uzgadniamy na przykład z Komisją Europejską? Przyjeżdża do Polski pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, i mówi, że uzgodniliśmy, uruchamiamy środki, a dwa tygodnie później występuje na konferencji prasowej i stawia kolejne warunki. Ja jestem przyzwyczajony szczególnie do praktyk w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak się coś powie, to jest tak samo ważne, jak się coś napisze. Po prostu jak ktoś w imieniu instytucji mówi obywatelom, że tak ma być, to tak ma być po prostu i można iść do sądu i się powołać na te ustne zapewnienia. A czy my nie mamy do czynienia z taką
dialektyką, że raz to obowiązuje, raz to, raz tamto. Myślę, panie redaktorze, że informacje i wypowiedzi płynące ze strony Unii Europejskiej są jednoznaczne. Ja zawsze mówię, że trzeba dokładnie wsłuchać się w wypowiedzi osób, które komentują, czy przedstawiają pewne założenia, czy pomysły, rozwiązania i dopiero w następstwie tego wyciągać wnioski. To nie może być sytuacja taka, że słuchająca, zwłaszcza przedstawiciele obecnej władzy, dokonują własnej interpretacji wypowiedzi innych osób. Ale Unia pani Europejska... jako sędzia, pani poseł, przecież doskonale wie, że jeśli pani Ursula von der Leyen mówi, że rząd ma przywrócić sędziów do orzekania, to przecież nie władza wykonawcza przywraca sędziów, tylko to może być zrealizowane wyłącznie na drodze sądowej. No ale niestety to, co się wytworzyło obecnie w Polsce, pokazuje, jak uzależniono w dużym stopniu funkcjonowanie władzy sądowniczej od decyzji czy pomysłów władzy wykonawczej. No ale niestety... Bruksela nie może się domagać od Polski, żeby Sejm załatwił, czy rząd to, co ma załatwić sąd. Nie. Unia Europejska nie mówi w ten sposób, że władza wykonawcza ma załatwić przywrócenie sędziów do sprawowania swojej funkcji. Unia Europejska wskazuje warunki, tak zwane kamienie milowe, które muszą zostać wypełnione, byśmy mogli korzystać ze środków unijnych. A więc Sejm musi uchwalić ustawę, która pozwala na właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym przypadku Sądu Najwyższego, a władza sądownicza przywrócić sędziów, którzy zostali zawieszeni w swoich obowiązkach, do wykonywania tych obowiązków. Niestety to się nie dzieje, bo na przykład jednego z sędziów, już nie będę tutaj nazwiskami operować, ale przywraca go do pracy polegającej na tym, że kieruje go na przymusowy urlop, po czym jednocześnie kieruje go do innego wydziału. Gdy sędzia nabrał już doświadczenia pracy w wydziale, w którym pracował przez wiele lat, zarówno praktycznego, jak i wiedzy, kieruje się bez żadnych wcześniejszych działań do wydziału rodzinnego. Ja rozumiem, to pokazuje, ale to nie jest nielegalne w sensie formalnym. To nie jest nielegalne, ale panie redaktorze, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić sytuację, że idziemy do lekarza, bo boli nas serce, czyli do kardiologa, a okazuje się, że przyjmuje nas na przykład laryngolog. Oczywiście on ma wiedzę ogólną, ale my potrzebujemy specjalisty. I w sądzie powinno być tak samo. Sędzia powinien mieć wiedzę i doświadczenie w pewnej dziedzinie prawa, w której orzeka, bo wtedy jest specjalistą. Nikt nie ma wiedzy pełnej prawa, bo ono jest zbyt duże. W związku z tym powinno najpierw się sprawdzić, czy jakiś inny sędzia nie chce iść do tego wydziału, a potem z reguły kieruje się sędziów z mniejszym doświadczeniem do innego wydziału. Tutaj wygląda to na formułę represyjną wobec sędziego. To jest jeden z elementów, który nie został wykonany, ale jednym z zasadniczych, podstawowych elementów, który jest, warunkuje przyznanie środków, jest odpowiednia ustawa o Sądzie Najwyższym. A ta, która została uchwalona, niczego nie zmienia na dobre. Wręcz pewne elementy pogarsza, bo zwiększa zakres wpływu władzy wykonawczej na władzę sądowniczą. Teraz prezydent jednoosobowo, a więc bez żadnej kontroli, bez żadnych warunków, jakie powinien spełniać w tym przypadku sędzia idąc do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, będzie wybierał tych 11 sędziów. No ale prezydent ma w ogóle taką prerogatywę, że powołuje sędziów i z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że trudno tę prerogatywę prezydenta kwestionować. Panie redaktorze, czym innym jest powołanie sędziego, a czym innym jest ustalanie składu izby, czy nie wiem, wydziału sądu w sądach niższego rzędu. No ale to jest kreowanie składu orzekającego pani poseł, w że jak się zgłasza Sądu Najwyższego. Prezydentowi kandydatury na prezesa Sądu Najwyższego na przykład, to on też wybiera. Panie redaktorze, tylko wybieranie prezesa jest
czym innym niż wybieranie sędziów do konkretnej, w tym przypadku, Izby Sądu Najwyższego. Bo prezes sądu zajmuje się kwestiami administracyjnymi, kieruje tym sądem. Natomiast sędziowie już orzekają w naszej konkretnej sprawie. W związku z tym nie może być sytuacja... Ale Sąd Najwyższy sam tych sędziów zgłosił, tylko w liczbie większej niż potrzeba. Panie redaktorze, to prawda. Przedstawiciele Sądu Najwyższego wybierają 33 sędziów, a spośród nich prezydent 11. Tyle tylko, że prezydent z tych 33 może nie wybrać żadnego. I to zmusi Sąd Najwyższy do wskazywania nowych kandydatur. A to oznacza, że możemy czekać tak długo, aż prezydent dobierze takich, których chce dobrać. I to powoduje, że w obywatelu rośnie obawa o rzetelność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, bo w przypadku sądu nie musi zaistnieć zdarzenie, które powoduje, że obywatel ma wątpliwość co do treści wydanego orzeczenia. W sądzie wystarczy obawa, że takie zdarzenie może zaistnieć i już podważa to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Ale ma pani pełną świadomość, że jak się prezydent Stanów Zjednoczonych powołuje sędziów Sądu Najwyższego, to są dokładnie te same dyskusje, dlaczego ta osoba, a nie inna, dlaczego tak, a nie inaczej się kształtuje ustrój czy skład Sądu Najwyższego, gdy się weźmie nawet sądy landowe w Niemczech, to także tam Landtagi decydują o tym. Przywołując Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, proszę pamiętać, że tam jest powołanie dożywotnie. Trochę inaczej niż w Polsce. A poza tym... Ale może zrezygnować taki sędzia. Ale gdybyśmy, panie redaktorze, funkcjonowali rzeczywiście w prawdziwych zasadach demokracji, to te wybory przez prezydenta mogłyby być przez większość obywateli akceptowane. Tylko funkcjonujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości, gdzie wybiera się Krajową Radę Sądownictwa wbrew treści konstytucji. Nasza konstytucja jest napisana bardzo prostym, nie prostackim, ale bardzo prostym językiem. Ale który ona jasno mówi, że wybiera się spośród sędziów, a nie przez sędziów. Spośród sędziów. A w naszym przypadku tak naprawdę to wybiera Sejm. A Sejm ma tylko określoną liczbę przedstawicieli. To nie prawda, może dokonać większego wyboru ale liczby w konstytucji niż nie wynika ma, że z tych, konstytucji. Że tych, których nie powołuje parlament, to muszą wybierać sędziowie. Nie jest to eksplicite w konstytucji napisane. Konstytucję czytamy zarówno wprost, historycznie. Patrzymy także na to, jaka była intencja projektodawców. A intencja była taka, że Sejm ma tylko 4 swoich przedstawicieli. W związku ale z tym ja bym wolał Sejm nie polegać na intuicji, na nie, intencji. Nie, ale wystarczy przeczytać tylko treść. Tylko na zapisach. W treści konstytucji jest zapisane. Sejm wybiera 4 członków Krajowej Rady Sądownictwa. I koniec. Senat 2. Gdyby ustawodawca chciał inaczej, zapis by brzmiał inaczej. Wybiera spośród polityków, jeśli chce, natomiast... 4 swoich przedstawicieli. Swoich przedstawicieli. A tak naprawdę dokonuje wyboru ostatecznie... Spośród sędziów. Ale ostatecznie Sejm. Nie sędziowie, tylko Sejm. No, ale bo Sejm może nie przyjąć tych kandydatów, to prawda, ale którzy zgłosili sędziowie. W jakim państwie jest tak, że wszystko sędziowie ustalają? Panie redaktorze, rzadko taki wariant jest. Rządzący mają tam taką tendencję, że powołują się na przykłady innych państw. Tylko to nie jest do końca prawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że inne państwa mają inną konstytucję, inną nawet tradycję funkcjonowania. W związku z tym, by powoływać się na inne wzorce, inne państwa, musielibyśmy mieć taką samą konstytucję, a my mamy swoją własną. Nie zdążymy już tego rozstrzygnąć i ale dalej myślę, panie kontynuować. Redaktorze, że temat jest jednoznaczny. Tutaj nie ma kwestii ważenia w tę czy w tamtą stronę. Najważniejszą tematem patrząc jest teraz pieniądz. Z punktu widzenia logiki, ja się kieruję logiką w stosunku do prawa. Ja albo widzę, że coś jest logiczne, albo nie jest logiczne. Logiczne jest wtedy, kiedy jest jasne i jest proste wynikanie. Jak nie ma prostego wynikania, to uważam, że to jest nielogiczne. Taki mój prywatny podejście. Ale prawo jest, właśnie opiera się na logice. Na tu mam duże wątpliwości. Przepisów,
które powinny być precyzyjne. Ja zawsze mówię, lepiej jeden dobry niż dwa byle jakie przepisy, bo nam uprości o połowę. Powinny być precyzyjne. Ale teraz, panie redaktorze, czas nas goni. To nie jest tak, że my sobie możemy pozwolić na nie wiem jak długie czekanie. Czechy skorzystały już, znacznie mniejsze państwo niż my, skorzystały już chyba z 4 miliardów w przeliczeniu na złotówki. Oni już inwestują. Dobrze, jest tylko kwestia tego, kiedy te warunki się skończą. Musimy skończyć. Bardzo dziękuję pani poseł Barbara Dolniak. Bardzo dziękuję państwu. Koalicja Obywatelska, dziękuję pani. Ogłoszenie społeczne. Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka. Nie stroniła od alkoholu, mimo że oczekiwała potomka. Damy dworu zapewniały, że w pierwszych miesiącach ciąży alkohol dziecku nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Bieżące decyzje i wydarzenia gospodarcze, zmiany w podatkach czy na rynku pracy, informacje o ubezpieczeniach społecznych to tematy podejmowane każdego dnia na antenie Polskiego Radia 24, oceniane przez znakomitych ekspertów, omawiane tak, by pomóc każdemu w podejmowaniu codziennych decyzji. To wszystko w audycji Rządy Pieniądza. Rozmawiamy od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. A teraz 9 minut do godziny 8. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Stanisław Janecki, czasu za dużo nie mamy. Pan profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czasu zawsze mamy mało. No właśnie. Czy ten pesymizm i wizja apokalipsy, który właściwie w każdej dziedzinie życia w Polsce jest przedstawiany przez opozycję, to jest dobry sposób na wygranie wyborów? Pamiętamy Polskę w ruinie i takie hasło, które bardzo opozycja obecna krytykowała, bo ona wtedy była rządzącą. I czy to jednak jest skuteczne, kiedy ludziom się odbiera jakikolwiek optymizm? No wiemy doskonale, że przesada z pesymizmem nie wychodzi zwykle korzystnie dla tych, którzy tego typu argumenty lansują, ale też pamiętajmy o tym, że tu jest potrzebny pewien balans, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia, jeśli to robi opozycja, często w wielu krajach opozycja oczywiście ma tendencję ku temu, żeby hamletyzować, ale pamiętajmy również, że ci, którzy rządzą, muszą mieć wtedy niezbite argumenty, że opozycja mówi nieprawdę i warto pamiętać, że argument czy hasło Polska w ruinie był hasłem szalenie bałamutnym i oczywiście już w znaczącym stopniu trochę mieszał ludziom w głowach, wzbudzając przy okazji także pewną, czy tworząc pewną pożywkę dla kabaretów. Z drugiej strony to, co mamy często dzisiaj powtarzane, że w ogóle powtarzalność pewnych haseł, pewna forma, pewien natłok sloganów, jaki istnieje w dialogu politycznym, jest czymś szalenie częstym. Powiem szczerze, to osiąga zupełnie niekorzystny efekt zarówno dla tych, którzy rządzą, jak i dla tych, którzy są w opozycji, bo pamiętajmy o tym, że mimo wszystko, iż ostatnio się chwaliliśmy pewnymi poprawami, pewną poprawą, jeśli chodzi o wysokość frekwencji, to my wciąż tę frekwencję mamy bardzo nisko, więc mój wniosek jest taki, że zbyt dużo hurra optymizmu ze strony rządzących, ale i tego hamletyzowania ze strony opozycji, tym większym stopniu możemy być w tej kwestii dotknięci niską frekwencją wyborczą, co oczywiście jest złe, ponieważ niska frekwencja wyborcza pokazuje, że istnieje brak zaufania wielu ludzi do państwa jako instytucji. A z tym walczymy od setek lat, chciałbym zauważyć. No tak. W 2007 roku, kiedy Platforma Obywatelska przejmowała władzę, to program był taki, że właściwie odwołano się do aspiracji Polaków. Jesteśmy w Unii Europejskiej, chcemy żyć tak jak Europejczycy, musimy ileś tam cywilizacyjnie rzeczy osiągnąć, a teraz jakby ta narracja zniknęła. Ona oczywiście istnieje po stronie rządzących. Są przytaczane te wszystkie fakty, że prześcignęliśmy Grecję, Portugalię, tam gdzieś zbliżamy do Hiszpanii. Natomiast opozycja uderzyła w
ten odwrotny ton, czy zawsze opozycja musi jakby ubiegać się o władzę z takim negatywnym obrazem? No w pewnym sensie tak jest, ale wie pan, to zależy też od tego, jaka jest dominująca maniera kultury politycznej w danym społeczeństwie. W naszym społeczeństwie mamy do czynienia z sytuacją, w której zwycięzca ma brać wszystko i właściwie słabością polskiej demokracji jest już od lat mały respekt dla praw mniejszości. Mniejszości rozumianej jako tych, którzy mają odmienny pogląd od tych, którzy rządzą. To jeśli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, to oczywiście taki system nie osobiście nie odpowiada. Ja bym wolał, żebyśmy mieli bardziej konsensualną kulturę polityczną, w której akceptujemy inność, dlatego że ta inność też wnosi ciekawy wkład w szeroko pojęte życie publiczne. Mówiąc o inności i o akceptacji oraz o konsensualizmie, zwykle powołuje się na przykłady państw nordyckich, które mi są dość dobrze znane i bliskie, które pokazują na przykład istnienie tak zwanego parlamentaryzmu negatywnego, czyli sytuacji, w której mimo tego, iż nazwa negatywna nie jest tu wcale zła, które oznaczają, że słucha się i bierze się pod uwagę to, co mówi opozycja, po to, żeby weryfikować własne postępowania. W warunkach takich państw, albo inaczej takich społeczeństw i takich cech kultury politycznej, jakie są typowe dla społeczeństwa polskiego, a tym samym także i dla klasy politycznej, mamy do czynienia z jednej strony z pewną formą bałwochwalstwa dla własnych oczekiwań, a z drugiej strony właśnie z tą taką bardzo mocną krytyką, ponieważ nie uznaje się wyjść pośrednich. Jest to irytujące, ponieważ właśnie to sprzyja generalnemu braku zaufania ze strony społeczeństwa wobec tych, którzy są klasą polityczną, a nie tylko tych, którzy rządzą albo są w opozycji. Wspomniał pan o państwach skandynawskich, ja chciałbym wspomnieć o Węgrzech. Mnie tam się podoba też przejrzystość życia publicznego, funkcjonowania urzędów i tak dalej. To jest naprawdę coś świetnego. Ja chciałbym przejść do Węgier, bo tam opozycja się zjednoczyła, wyznaczyła jednego kandydata, Petera Markizaja, który nie był z tego establishmentu, bo był samorządowcem takiego średniej wielkości miasta i wszystko wskazywało, sondaże szły jakby w dobrą stronę, a potem przyszła narracja Viktora Orbana, taka główna, bo już wojna jakby była w tle. Ja nie wciągnę Węgier w tę wojnę, zapewnię wam bezpieczeństwo i cała ta narracja opozycji wzięła w łeb. Fidesz i jego chadecki koalicjant i Orban wzięli całą władzę. Widzi pan jakieś analogie do sytuacji polskiej w związku z tym koncepcją jednej wielkiej koalicji? No, wie pan, i tak i nie. Z jednej strony bierzmy pod uwagę jednak pewną wizerunkowość pana Petera Markizeja, który jest politykiem jednak wciąż schodzącym. Ja sądzę, że on nie powiedział ostatniego słowa i to jest polityk, który z pewnością jakieś wnioski z tej przegranej wyciągnie. W warunkach polskich mamy sytuację inną, ponieważ politykiem, który aspiruje cały czas do roli polityka winietowego, jeśli chodzi o całą opozycję, jest oczywiście Donald Tusk, co jest politykiem bardzo doświadczonym, mającym również znaczący etap działalności we własnym kraju. W związku z tym to jest coś zupełnie inny niż Peter Markizej. Nie ujmuje w tym momencie węgierskiemu liderowi pewnych przymiotów, natomiast twierdzę, że doświadczenie polityczne zarówno w Polsce, w kraju rodzimym, jak i poza, Donald Tusk ma rzeczywiście olbrzymie i to jest dla niego niezwykle istotna kwestia. Mamy dość ciekawą sytuację pewnego pojedynku dzisiaj. Znowu wracamy do dawnej maniery pojedynku między Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ Kaczyński źle wypadał w konfrontacji z Tuskiem, zwłaszcza jeśli chodzi o takie czy inne debaty, ale także i różne uwagi polemiczne. Potem z tego wyciągnął wnioski, przygotował się bardzo dobrze do argumentacji stosowanej w kampanii w roku 2015, ale teraz znowu widać, że jednak jest politykiem, który w pewnym stopniu już nie jest w stanie podołać w tak znaczącym ujęciu, jak to miało miejsce przed 7 laty, czyli wraca trochę do tych kolei, które spowodowały jego porażkę wyborczą w roku 2007. Musimy kończyć, ale czy Donald Tusk nie jest obciążeniem, a mniejszym obciążeniem byłby Rafał Trzaskowski? Donald Tusk, zna pan pewnie moją opinię, ja byłem zdania jeszcze w 2014 roku, że Trzaskowski tę szansę winien otrzymać, ale jej nie otrzymał. Natomiast Trzaskowski też ma pewnego rodzaju kłopoty i dzisiaj, ponieważ jest politykiem, który w sprawach fundamentalnych
zapewne dogaduje się z Donaldem Tuskiem, ale myślę, że też jego polityczne amplua jest takie, iż ma on bardzo dużą, tak mi się wydaje, potrzebę wypłynięcia. To, czy jemu się to uda, to będzie zależało w dużym stopniu od wewnętrznych układów samej Platformy. Musimy skończyć. Pan profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A my wyregulowaliśmy zegarki. Jest godzina 8. Czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Okolice Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim atakowane przez Rosjan, informuje w 163 dniu wojny ukraiński sztab generalny. Tymczasem rano z portów w Odessy wypłynęła pierwsza karawana statków z ukraińskim zbożem. O wsparciu Ukrainy rozmawiał m.in. z przedstawicielami Białego Domu w Waszyngtonie szef BBN Paweł Soloch. Dziś 78. rocznica rozpoczęcia rzezi Woli. Wieczorem ulicami stolicy wyruszy Marsz Pamięci. Rafał Boguta, zapraszam. Rosjanie atakują okolice Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. Rozpoczął się 163. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainie. Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleksandr Sztupun, poinformował, że najcięższe walki toczą się na północ od stolicy obwodu. W kierunku Doniecka wróg atakuje w pobliżu Bachmutu i Awdijiwki. Próbuje przejąć Soledar i Bachmut, aby rozszerzyć kontrolę na zachodnich obrzeżach Doniecka. W okolicach Bachmutu wróg nie odniósł sukcesu. W okolicach Awdijiwki walki trwają. Na Bachmutskim napręku wróg успіху nie miał. Na Awdijiwskim napręku boi trwają. Tymczasem rano z portu w Odessy wypłynęła pierwsza karawana statków z ukraińskim zbożem, poinformował w mediach społecznościowych minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow. Trzy masowce przewożą 57 tysięcy ton ukraińskiej kukurydzy przeznaczonej dla Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pierwszy transport z ukraińskim zbożem opuścił port w Odessie w poniedziałek. Skierował się do Trypolisu w Libanie. A o długofalowym wsparciu Ukrainy w wojnie z Rosją, a także o współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiał w Waszyngtonie z przedstawicielami Białego Domu, Departamentu Stanu, Senatu oraz z ekspertami szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Administracja amerykańska prezentuje determinację w tym, żeby doprowadzić do rozstrzygnięć pomyśli Ukrainy. Paweł Soloch nie wykluczył też, że podczas wrześniowego szczytu ONZ w Nowym Jorku dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych Andrzeja Dudy i Joe Bidena. A dziś wizytę w Warszawie składa minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu, który spotka się z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem. Po spotkaniu jeszcze przed południem zaplanowano oświadczenia prasowe ministrów. Sejm zajmie się dziś m.in. poprawkami Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Senat rozszerzył zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania 3000 zł na zakup węgla. W efekcie dodatek będą mogły otrzymać wszystkie gospodarstwa, niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania. Przeciw byli senatorowie PiS, dlatego że rząd pracuje nad odrębną ustawą regulującą tę kwestię. Mówił o tym nasz poranny gość, wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ogrzewania powyżej węglowego to nie jest 3 razy czy 4 razy tyle co węglem, bo szacuje się, że węglem się ogrzewa około ponad 3 miliony domostw, tak to nazwijmy. W tej chwili nad tą poprawką bardzo usilnie pracuje Ministerstwo Finansów. To Ministerstwo Finansów musi znaleźć dodatkowe pieniądze, które to one nie będą w wysokości dodatkowych 40 czy 30 miliardów, ale to będą na pewno też miliardy. I w tym momencie minister finansów musi zarekomendować, czy jesteśmy w stanie to dopłacić. Głosowania w Sejmie rozpoczną się w samo południe. Posłowie mogą odrzucić uchwały Senatu bezwzględną większością głosów. A w Sejmie na inauguracyjnym posiedzeniu zebrała się Rada Mediów Narodowych. Spotkanie zwołała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ponieważ Rada Mediów Narodowych działa przy Kancelarii Sejmu. Posłanka PiS Joanna Lichocka, która pod koniec lipca została wybrana do Rady po raz kolejny, powiedziała informacyjnej agencji radiowej, że to uroczysta sesja, na której powinien zostać wybrany przewodniczący Rady. To ukonstytuowanie się Rady Mediów i wybór jej przewodniczącego to będzie cały program dzisiejszego spotkania. No potem już będą takie spotkania po prostu robocze. Myślę, że bardzo rychło jeszcze w sierpniu będziemy mieli takie posiedzenie, pierwsze posiedzenie Rady Mediów, kiedy trzeba będzie zaproponować program działań, plan działań na kolejne miesiące.
A przewodniczącym Rady Mediów Narodowych na kolejną kadencję został Krzysztof Czabański. Nowych członków Rady wybrał Sejm 22 lipca. Członkom skończyła się 6-letnia kadencja. Posłowie wybierali spośród 3 kandydatów zgłoszonych przez PiS. Byli to Joanna Lichocka i Krzysztof Czabański, którzy zostali wybrani po raz kolejny, oraz Piotr Babinec na miejsce Elżbiety Kruk. Prezydent Andrzej Duda wybrał natomiast spośród kandydatów zgłoszonych przez największe kluby opozycyjne 2 kandydatów. Na nową kadencję Rady Mediów Narodowych zostali powołani Robert Kwiatkowski i Marek Rutka. Obaj są z Lewicy. Rada nie ma, jak wcześniej, przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, ponieważ kandydat tej partii nie spełniał wymogów formalnych, ażeby zostać powołanym do Rady. Dziś 78. rocznica rozpoczęcia rzezi Woli. Niemieckie oddziały w pierwszych dniach powstania zamordowały około 50 tysięcy cywili mieszkających w tej stołecznej dzielnicy. Niemieccy rezerwiści, wojska okupacyjne oraz dezerterzy z Armii Czerwonej mordowali mężczyzn, kobiety, dzieci i starców. Na początku w ich własnych mieszkaniach i na ulicach, potem w fabrykach, mówi historyk dr Szymon Niedziela. Mordowanie ludzi na Woli przebiegało w sposób niezwykle chaotyczny, ale Heinz Reinefart szybko przekonał się, że to nie jest tak skuteczne, że trzeba tę inżynierię ludobójczą usprawnić w wybranych obiektach, dokonywać masowych egzekucji. W ciągu jednego dnia na Woli Niemcy mordowali około 10 tysięcy osób. Ludzie szli do egzekucji, padali, a na ich ciała wchodziły kolejne ofiary. I tak często te stosy ludzkich ciał na Woli sięgały pierwszego, drugiego piętra. Dziś odbędą się uroczystości upamiętniające rzeź Woli. Mieszkańcy stolicy przejdą przez tę dzielnicę w Marszu Pamięci i zapalą znicze na kurhanie przy pomniku Polegli Niepokonani. Przemysław Lis, Polskie Radio. Początek uroczystości o godzinie 18 u zbiegu Alei Solidarności i ulicy Leszno. Stamtąd wyruszy Marsz Pamięci, który przejdzie na cmentarz powstańców Warszawy na Woli. Przed nami upalny dzień. Niemal w całym kraju obowiązują wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia 1 i 2 stopnia, a w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego 3 najwyższego stopnia. Tam dziś będzie najcieplej. Temperatura sięgnie nawet 36 stopni, a na pozostałym obszarze od 23 stopni nad morzem i 24 na Pomorzu Zachodnim do 32 w centrum. W ciągu dnia na zachodzie prognozowane są też groźne burze. W nocy zagrzmi w centrum kraju, a jutro burzowo ma być na wschodzie Polski. Ponad 30-stopniowy upał jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a na pozostałym obszarze jutro termometry pokażą od 19 do 24 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A w nim poranna audycja. Mamy piątek, 5 dzień sierpnia, to 217 dzień roku. Witamy wszystkich, którzy do nas dołączyli. Warto być też blisko swoich tabletów, telefonów komórkowych albo laptopów, bo ta rozmowa, która za moment, dwie polityczne strony, także będzie do obejrzenia w wersji wideo. Zerknijmy jeszcze na kalendarz. O godzinie 20.19 zajdzie słońce w Warszawie. Dzień będzie trwał 15 godzin 16 minut, a imieniny obchodzą Maria, Oswald, Stanisław, Stanisława i Wirginiusz. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Prawie 8 minut po 8. Dwie strony. Stanisław Janecki, dwie strony to zdalnie mamy panią poseł Annę Milczanowską, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I w studiu mamy pana Bogusława Wontora, posła Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry pani poseł, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, no dzisiaj w Sejmie chyba się rozstrzygnie kwestia tego dodatku węglowego, który ma Senat zamienił w dodatek powszechny, czyli taki, który dotyczy także tych, którzy opalają gazem, olejem opałowym i tak dalej, łącznie z elektrycznością. To panią poseł Annę Milczanowską jako przedstawicielkę rządzących zapytam, co oznacza to głosowanie w Senacie, wynik tego głosowania, 98 głosów za, czyli także senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to znaczy, że to rozszerzenie zostanie przez Sejm zaakceptowane? Panie redaktorze, o tym się jeszcze przekonamy i to już niedługo, ale sądzę, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości dlatego tak głosowali, bo byli za innymi zapisami w tej ustawie, które przyjmował Sejm, czyli chodzi o ten główny zapis dotyczący kwoty 3000 zł dopłaty do gospodarstwa domowego, które ogrzewa się głównie węglem.
A wiecie państwo doskonale, że trwają prace międzyresortowe, a tu zwłaszcza Ministerstwo Finansów ma dużo do powiedzenia, żeby szukać pieniędzy i pomóc wszystkim tym, którzy ogrzewają się innym opałem niż węgiel. Warto tu przypomnieć, panie redaktorze, że my już wiele miesięcy temu wprowadzaliśmy w ramach tarcz antyinflacyjnych i antyputinowskich zapisy mówiące o tym, że podatek VAT na przykład, jeżeli chodzi o gaz, jest zredukowany do zera, wcześniej był do 8%, a więc już o te 23% można powiedzieć, że te opłaty za gaz spadły, podobnie z energią elektryczną, gdzie też obniżyliśmy gaz do takiej podatek VAT-owski za energię. Pani poseł, nie spadły, tylko nie za dużo urosły. Jaką mogliśmy. A tutaj trzeba rozsądnie poszukać pieniędzy, bo takimi populistycznymi i z dnia na dzień podejmowanymi decyzjami daleko nie zajdziemy, panie redaktorze. Pochylamy się nad każdą polską rodziną. Zależy nam bardzo, żeby pomóc rodzinom. W związku z tym przyjmowaliśmy wiele rozwiązań, które obowiązują i obowiązywać będą. I tu jeszcze rzeczywiście chcemy zrobić poprzez może czy poprawkę, czy nowy zapis w ustawie, wprowadzić tę pomoc dla tych, którzy korzystają jeszcze z innych źródeł. Ale warto tu jeszcze, panie redaktorze, podkreślić to, że my mamy już multienergetyczny koncern, który został powołany do życia. Doszło do fuzji pomiędzy Orlenem, Lotosem. Do tego jeszcze wchodzi PGNiG. Zobaczyliśmy wczoraj, co działo się na stacjach benzynowych, że ta benzyna zeszła poniżej 7 zł dla tych, co jeszcze korzystają z tych bonusów wakacyjnych. Płacą jeszcze mniej. Ci, co mają kartę dużej rodziny, jeszcze im dochodzi mniej opłaty na litrze, więc sądzę, że również po tych zabiegach, które służą państwu polskiemu. To prawda, ale to jest trochę inny problem, to wszyscy ponosimy te koszty, ale pana posła Wontora chciałbym zapytać, czy takie dodatki powinny być powszechne, czy one nie powinny mieć jakichś kryteriów dochodowych, no bo załóżmy, że indywidualni odbiorcy, którzy muszą tam używać oleju opałowego, gazu czy czegoś, no ponoszą te koszty, ale ci, którzy mieszkają, nie wiem, we wspólnotach mieszkaniowych, w budynkach wielorodzinnych, to dostają wyższe rachunki i oni żadnych dodatków nie dostają. Czy to jest sprawiedliwe społecznie, że tak powiem? Panie redaktorze, szanowni państwo, no jakby pan czytał w moich myślach, bo to właśnie chciałem powiedzieć, bo jakby pan zadał ogólne pytanie, bo faktycznie nie jest to sprawiedliwe społecznie, bo sprawiedliwe społecznie, teraz patrząc też pod kątem budżetu państwa, o czym wspominała pani poseł, no to powinno być zróżnicowane. Ja rozumiem, że pani poseł teraz o tym nie mówi, bo rząd tak jak zwykle jest spóźniony w wielu kwestiach. Dzisiaj przygotowanie tego projektu, tak jak pan mówi, żeby te dopłaty były uzależnione od dochodowości, zdaniem fachowców, specjalistów, nie jest realne, żeby można było to w szybkim czasie zrealizować. Więc stąd można powiedzieć taki liniowe podejście rządu do tego tematu, co jest kosztowne niesamowicie, no bo na pewno część gospodarstw domowych nie musiałby mieć tak wysokiego dofinansowania, a te pieniądze, które by się zaoszczędziły, mogłoby zwiększyć jakby pulę wsparcia tych najbardziej potrzebujących, bo przecież wiemy, że nie brakuje szczególnie tych, którzy dzisiaj są najstarsi, są emerytami i bardzo często żeśmy przecież rozmawiali o tym, że im brakuje na wykupienie leków, muszą przekładać i zastanawiać się, który lek wykupić. Teraz jeszcze rosną im ceny stałego funkcjonowania w swoich mieszkaniach, także no to dla takich
takich biedniejszych rodzin, tych starszych ludzi, którzy po prostu już nie są produktywni, no jest tragedia, no bo taka osoba, która ma około 80 lat, no to chyba wiemy, że nie pójdzie i nie dorobi, no bo nie ma praktycznie biorąc szansy, nie? No i tutaj państwo powinno się skoncentrować, żeby tym osobom pomagać. No i oczywiście, dlaczego, bo pan zadawał pytanie, pani poseł, tylu senatorów zagłosowało za tym projektem. No bo to znowuż, co to ma wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, jeżeli mówimy, że do węgla dopłacamy, a do innych nośników już nie dopłacamy. Nie? To czym to się różni? Najpierw nawoływaliśmy, żeby zmieniać z węgla na inny opał, powiedzmy, nośniki te, które grzeją nam, a teraz praktycznie biorąc mówimy nie, tylko weźmiemy do tego najgorszego z punktu widzenia ekologii, czyli węgla będziemy dopłacali, resztę nie dopłacamy. No przecież nie tak jak pani poseł mówiła, że przez to, że VAT został wyzerowany, tak bym powiedział, zmalały opłaty za gaz. One nie zmalały, tylko nie wzrosły aż tak drastycznie, no bo zniwelowanie tego VAT-u doprowadziło do tego, że te podwyżki są mniejsze niż by były, ale one są. I to tak samo dotyka Kowalskiego czy Nowaka, dotyka szczególnie tych najbiedniejszych, no bo oni mają największy problem. To panią poseł Milczanowską chciałbym dopytać właśnie o tych ludzi, którzy media teraz epatują, ale to dla ludzi bywa dramat, kiedy pokazują, jak im w tych wykazach za czynsz wzrasta opłata za ogrzewanie, że ona wzrasta aż tak bardzo. Czy to jest jakiś rodzaj, nie wiem, okazja do tego, żeby podwyższyć? Czy te podwyżki są uzasadnione w takiej mierze i co rząd zamierza z tym zrobić? Bo dla wielu rodzin, którzy nie mieszkają w domach jednorodzinnych, bo a nawet tam nie wszyscy przecież są bogaczami, jeśli mają dom jednorodzinny. Jak sobie poradzić z tym, że część, szczególnie starszych osób, może nie mieć środków na zapłacenie czynszu po tych podwyżkach opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę? Panie redaktorze, właśnie też i nad tym prace trwają, bo niejednokrotnie podkreślała pani minister Moskwa, żeby dla spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, tam, gdzie ludzie podłączeni się są do jednej jakiejś elektrociepłowni, czy w miastach większych może więcej takich zakładów ciepłowniczych działać, żeby tu też znaleźć to rozwiązanie, aby te podwyżki nie były tak drastyczne. Czyli są też lokalne ciepłownie, bo ja mieszkam na takim osiedlu, gdzie jest nasza lokalna ciepłownia. Tak, tak, że są na przykład gazowe, lokalne ciepłownie czy olejowe i dlatego tu musimy dla tych właśnie w różnych blokowisk znaleźć to rozwiązanie i stąd te prace trwają. I rzeczywiście, żeby to było sprawiedliwie, no mówił o tym pan redaktor, mówił o tym pan poseł i dlatego to się to troszkę trwa, bo trzeba to solidnie przeliczyć i tak wprowadzić, żeby rzeczywiście wszystkie te osoby, które korzystają z takiego ciepła, nie odczuły tak drastycznych podwyżek, a wiemy, że no są propozycje i 100%, i 150%, czy 200%, więc są to horrendalne kwoty i tu zrobimy wszystko, aby one nie dotykały mieszkańców, którzy korzystają z takiego ciepła systemowego, my je tak nazywamy, czyli ileś domostw jest podłączonych do jednej ciepłowni. Z pewnością, panie redaktorze, będzie to rozwiązanie. Ja nie mogę odpowiedzieć teraz, będą ci państwo wszyscy mieszkający tak mieli na takim poziomie jak poprzedniej zimy, choć obserwowaliśmy ostatnio, że właściwie regularnie do góry szły ceny za to ciepło, ale z pewnością nie będą to tak drastyczne i bolące podwyżki, bo tu te rozwiązania w postaci rekompensat, dofinansowania do takich ciepłowni, bo wiemy, że niektóre po prostu sobie też ze względu na te koszty no nie dają rady, ale nie mogą tego ciężaru
finansowego też przerzucać na mieszkańców. Chcemy tego uniknąć i z pewnością takie rozwiązanie będzie, panie redaktorze. Mówił o tym i pan premier Morawiecki, mówił o tym pani minister Moskwa, a więc zaufajmy i poczekajmy jeszcze chwilę, bo trzeba to przeliczyć i tak wprowadzić, żeby to było sprawiedliwie, a nie no, rzucić tak, jak została zaproponowana przez senatorów ta kwota 3000 dla wszystkich tak równo jak leci. No, budżet też ma swoją wydolność. Na to przeznaczamy kwotę około 12 miliardów. Więc no to by się wzrosło pewnie jeszcze trzykrotnie. Też w miliardach musimy liczyć na to rozwiązanie, które chcemy wprowadzić, bo nie można inaczej. To pana posła Wontora jeszcze zapytam o ten taki dwuznaczny stosunek do węgla. No, był straszny nacisk, żeby z tego węgla zrezygnować, bo zatrzymywano kopalnie. I tylko dlatego, że Niemcy nie radzą sobie z energią, dostateczną ilością energii, ten węgiel został przywrócony do łask, czyli przestał być przeklęty. Nawet Franz Timmermans dał Niemcom możliwość korzystania z węgla łaskawie, a my jeszcze chyba wciąż płacimy kary za Turów i za to, że funkcjonuje ta kopalnia. Więc pytanie jakby dwutorowe. Z jednej strony, czy z tym węglem to nie przesadziliśmy, skoro okazało się, że pierwszy kryzys energetyczny pokazuje, że nie mamy czym go zastąpić przy najbardziej nawet ambitnych celach Fit for 55, i czy tu Komisja Europejska nie popełniła błędu, nie przygotowując właściwie całej tej organizacji do tego, co się stało, a co było dość łatwe do przewidzenia, że Rosja tak zagra. No, pan redaktor teraz bardzo inteligentnie parę wątków połączył ze sobą, praktycznie biorąc na całą audycję. Ale odpowiadając, postaram się tak jak najszybciej. To pierwsza rzecz, problem dzisiaj energetyczny ma cała Europa i nie Niemcy tylko. Nawet Niemcy kraje mają, południe, które Niemcy mają mniejsze. Mają największe, dlatego że nastawiały się na dosyć duży zakup, na dosyć duże zakupy nośników energetycznych z Rosji. No a wojna dzisiaj pokazała, że jednak od tej Rosji trzeba odchodzić, no bo przecież nie będziemy ich finansować i wspierać w tym przez to w układzie wojny. Ja powiem tak, że węgiel, od idei kwestii tego, że węgiel, że powinniśmy odchodzić od węgla, no to nikt nie zmienił zdania. Tylko że zmieniła się optyka i rzeczywistość. No i dzisiaj trzeba, niekiedy trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, żeby później trzy kroki móc zrobić do przodu. No i to jesteśmy w tej obecnie sytuacji. Ale nie za bardzo możemy, skoro musimy kupować węgiel za granicą. Panie redaktorze, wielokrotnie i tutaj też w studio politycy mówili, że przecież my tego węgla, głośno się nie mówiło, bardzo dużo kupowaliśmy. I to przede wszystkim kupowaliśmy właśnie ze wschodu, właśnie od Rosjan. Więc to nie jest tak, że myśmy byli samowystarczalni w układzie węgla. Ja chciałbym... No to prawda, bo on się najbardziej nadawał do tego opalania w indywidualnych piecach. Ja chciałbym, żeby rząd chciał współpracować z opozycją, bo ja chciałbym współpracować z rządem, żeby pomóc, wesprzeć w rozwiązaniu tych problemów, bo to są problemy naprawdę bardzo istotne i ważne dla ludzi, no bo tragedią będzie, jak ludzie nie będą mieli ciepło zimą i to jest istotne i ważne. I tu ważne też jest to, żeby rząd swoje zapewnienia realizował i też no, nie mijał się z prawdą, mówiąc, no bo przesłyszeliśmy też zapowiedzi, że mamy węgla pod dostatkiem. No dzisiaj okazuje się, że to różnie z tym bywa, że to tak nie jest. Mamy zapewnienia teraz, że mamy gazu pod dostatkiem. Chciałbym w to wierzyć, że tak jest, ale też dochodzą już sygnały, że co z tego, że wybudowaliśmy rurociąg, patrząc tutaj na Skandynawię, jak nie mamy podpisanych kontraktów i co tym rurociągiem będziemy transportowali do tej Polski w układzie gazu. Więc ja mam tylko taką cichą nadzieję, że rząd
jak najszybciej to, co pani poseł mówiła, te zapowiedzi zrealizuje, bo dzisiaj to są tylko zapowiedzi, bo my na nie czekamy. Ja będę kibicował rządowi, żeby to jak najszybciej wyszło i mam nadzieję, że te zapewnienia, że nie zabraknie gazu, nie zabraknie oleju opałowego, nie zabraknie węgla, bo ten węgiel będzie, są realistyczne i będą rzeczywistością, bo tragedią będzie, jeżeli to jest tylko i wyłącznie pod publikę dzisiaj mówione. To do pani poseł Milczanowskiej pytanie. Pan premier Morawiecki mówi o 4,5 milionach ton, które płyną częściowo już, są. Ten węgiel już dotarł do Polski, następne miliony ton są w drodze. Czy ten problem w ogóle się ujawni przed zimą? No mamy początek sierpnia. Może to jest wszystko trochę zbyt alarmistyczne i to, co zostało przedsięwzięte, wystarczy, żeby tych kłopotów zimą nie było. Na ile tutaj gramy jakąś paniką, a na ile to jest jednak realny problem, no bo ludzie akurat teraz kupowali ten węgiel, czy zabezpieczali się przed zimą, więc ta nerwowość jest trochę uzasadniona. Jak to jest faktycznie z tą możliwością bezpiecznej zimy, że nie będzie zimno i chłodno i głodno? Panie redaktorze, rzeczywiście jest nerwowość, bo sama pamiętam czasy wtedy, kiedy ogrzewaliśmy się węglem, no to właśnie lipiec, sierpień były takimi miesiącami, gdzie ten węgiel kupowaliśmy do domu i tak się dzieje w zdecydowanej większości gospodarstw domowych, które z tego opału korzystają. Ale my prosimy, żeby nie podsycać tej paniki, bo tu naprawdę robimy wszystko, żeby tego węgla nie zabrakło i nie zabraknie, dlatego że i nasze kopalnie wydobywają, takie decyzje zapadły, wydobywają więcej. Ten węgiel zakontraktowany rzeczywiście płynie. Mamy to tak zwane wąskie gardło, jeżeli chodzi o przeładunek tego węgla, ale panie redaktorze, to też państwo wiecie, że wiele nabrzeży miejsc takich przeładunkowych zostało przez poprzednią koalicję Platforma Obywatelska, PSL, wydzierżawionych, sprzedanych na, również wydzierżawionych na wiele lat innym podmiotom gospodarczym. My musimy też jakoś podnajdować teraz, żeby tam docierać się, żeby móc sprawnie ten węgiel przeładowywać. No i nie tylko węgiel się przecież sprowadza. Jest wielki prąd i kruszywo, różne rzeczy. No nie można tylko węglem zatkać portów na przykład i kolei. Ale te problemy z tymi miejscami przeładunkowymi występują. Panie redaktorze, ja jestem przekonana, że poradzimy sobie, że nikt tej zimy nie będzie mógł marznąć. Nie doprowadzimy do tego i tylko tu taka prośba, bo no nie jest lekko, no przecież no nie oszukujmy się, wiemy jaką sytuację mamy geopolityczną i co się dzieje, to embargo nałożone jest na ten węgiel rosyjski i węgiel, który teraz do nas płynie, no to płynie nie kilkaset kilometrów od nas stąd, tylko rzeczywiście musi pokonywać te drogi morskie, atlantyckie, nawet po ileś tysięcy. No szczególnie daleko jest z Indonezji. Więc to... Przepraszam no bardzo, bo mamy już tylko pół minuty. Pana posła... Proszę o cierpliwość. Pana posła Wontora zapytam, czy też te nastroje takie pesymistyczne, bo to całej Europy dotyczy, to nie jest też manipulacja rosyjska trochę, żeby rozchuśtać emocje, żeby wykorzystując te trudności skonfliktować społeczeństwa, żeby taki chaos zapanował trochę. No na pewno tu jest gra, no bo sami dobrze wiemy, że nie tylko na polu walki, ale też dzisiaj w inny sposób prowadzi się te działania. Ja z natury jestem optymistą I chcę wierzyć w to, co pani poseł powiedziała i to, co powiedziałem już wcześniej. Ja będę dopingował rządowi, żeby to się udało, bo żeby nie było tragedii, bo nam przecież z wszystkim zależy na tym, żeby było dobrze. Optymistyczną puentą skończmy tę rozmowę. Pani Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pan Bogusław bardzo. Wątor, Lewica. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pani poseł, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Reklama. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Do niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV LG aż 65 cali. Teraz za jedyne 2299. Laptop gamingowy Asus TUF. Grafika RTX 3050. Teraz taniej o 600 zł. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Po reklamie. Po politycznych emocjach czas na informacje dnia, tym bardziej, że minęła już 8.30. Rafał Boguta. Nie ma żadnego powodu, aby w sklepach nie było cukru, mówił na naszej antenie wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jak dodał, panika cukrowa została wywołana przypadkiem lub specjalnie. W jednej sieci handlowej pojawiła się półka po cukrze. Ktoś zrobił zdjęcie, puścił do mediów społecznościowych, no i zaczęli ludzie wykupować cukier. A że to jest łatwo domagazynowanie i po 10-20 kilo ceny rosły, więc myślę, że sieci handlowe nieźle się zaopatrzyły w pieniądze. Jak podkreślał wicepremier Kowalczyk, nie ma powodu do niepokoju, bo jak zapewnił, cukier zaczyna się już pojawiać i wkrótce będzie tańszy. Po południu posłowie będą głosować nad poprawkami, jakie Senat wprowadził do ustawy o dodatku węglowym. Przewidują one rozszerzenie grupy jego odbiorców. Ustawa, jaką uchwalili posłowie, przewiduje 3000 zł dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem. Senat głosami opozycji rozszerzył tę grupę o osoby, które do ogrzania domów korzystają z innych paliw, w tym z oleju opałowego i pelletu. Policja tymczasem przestrzega, aby nie próbować kupić węgla z niepewnego źródła. Tani węgiel chciała kupić 60-letnia kobieta z Kartuz. Straciła blisko 4000 zł. Policja szuka złodziei, którzy okradli kobietę. Znalazła ona w sieci ogłoszenie o sprzedaży węgla w atrakcyjnej cenie i w ciemno przelała pieniądze, informuje młodszy aspirant Karolina Jędrzejczak z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. 60-latka znalazła w internecie fałszywą stronę, która oferowała sprzedaż węgla. Kobieta wyraziła chęć zakupu 3 ton węgla i dokonała przelew. Niestety zakupionego towaru nie otrzymała, a kontakt ze sprzedającym się urwał. Zamiast taniego węgla kobieta straciła prawie 4000 zł. Policja ostrzega, aby uważać na fałszywe ogłoszenia i nie przelewać pieniędzy bez potwierdzenia, że sprzedawca jest wiarygodny. Przed zakupem warto skontaktować się z nim telefonicznie. 4 osoby poszkodowane w wyniku pożaru w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w podwarszawskim Pruszkowie. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia strażacy otrzymali około 4.30. Poszkodowani mają lekkie obrażenia, mówi Karol Kroć z Pruszkowskiej Straży Pożarnej. Te osoby były przytomne z obrażeniami, no my szacujemy tutaj na pierwszy stopień, natomiast dokładne badania na pewno będą przeprowadzone jeszcze w szpitalach. No były oznaczone przez ten pożar sadzą, no wiadomo, pod wrażeniem tego całego zdarzenia mieliśmy troszeczkę początkowo z nimi trudny kontakt. Strażacy opanowali już pożar. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Mamy już wstępne ustalenia, dodaje strażak. Na chwilę obecną możemy powiedzieć o dużym prawdopodobieństwie podpalenia. W zasadzie możemy uznać taką sytuację za rzeczywistą, natomiast w tej chwili nie mamy jeszcze potwierdzenia, jeżeli chodzi o działania policji. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jeden z pacjentów zaprosił ten ogień. Kilkadziesiąt ewakuowanych osób zostało przeniesionych do innej części szpitala.
Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie będzie dziś największy upał do 35 stopni w cieniu. W centrum i na południu też gorąco, tam do 32 stopni. Na Suwalszczyźnie z kolei termometry pokażą 28 stopni Celsjusza. Bez upału na północnym zachodzie i nad morzem tam od 23 do 25 stopni. Od północnego zachodu zacznie się chmurzyć. Popada, zagrzmi i ochłodzi się. Do wieczora ta strefa ma dotrzeć na Kaszuby, do Wielkopolski i na zachodnie krańce Dolnego Śląska. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Raków Częstochowa i Lech Poznań rozegrały pierwsze mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji do Piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Raków wygrał na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa 2-0. Obie bramki zdobył Hiszpan Iwi Lopez, w tym jedną z rzutu karnego. Z kolei Lech przegrał w Islandii z Wikingurem Reykjavik 0-1. Rewanże za tydzień. Holender Tijmen Arensman wygrał 6. etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, jazdę indywidualną na czas na dystansie niespełna 12 km. Drugie miejsce zajął Amerykanin Magnus Sheffield, a trzeci był Brytyjczyk Ethan Heiter, który został liderem. Najlepszy z Polaków Jakub Kaczmarek przyjechał 34. Pierwsza moja czasówka w tym roku, pierwszy kontakt z tym rowerem był, ale no co, mogę być zadowolony, no z tego co się dało, to pocisnąłem i tyle. No. Dzisiaj ostatni etap ze Skawiny do Krakowa o długości 178 km. Katarzyna Kawa i Magda Linet awansowały do ćwierćfinału w turnieju tenisowego rangi ITF w Kozerkach. W trzeciej rundzie Kawa pokonała Kolumbijkę Julianę Lizarazou 6-2, 6-2, a Linet wygrała ze Stefanią Rogozińską-Dzik 6-1, 6-1. Widziałam już poprzedni mecz, bo oglądałam mecz Stefanii, więc wiedziałam, że gra bardzo mądrze. Wiedziałam, że będzie bardzo dobrze biegać i się bronić, więc nastawiłam się na to, żeby po prostu być bardzo cierpliwą, niekoniecznie robić za dużo, po prostu czekać na swoje dobre okazje. Cieszę się, że mamy taki obiekt i móc zagrać tutaj turniej na bardzo wysokim poziomie. Belg Thierry Neuville w Hyundaiu wygrał pierwszy odcinek specjalny rajdu Finlandii 8. rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Natomiast w klasie WRC 2 najszybsi byli Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Dziś 9 odcinków specjalnych. Piotr Kantor w parze z Maciejem Rudolem oraz Bartosz Łosiak i Michał Bryl wygrali z Niemcami 2-0 w fazie grupowej Pucharu Narodów Siatkarzy Plażowych w Wiedniu. Dzięki temu zwycięstwu reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie A i dzisiaj w ćwierćfinale zmierzy się z Austriakami. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24, a teraz na deser, bo to już ostatnia pozycja poranka przed 9:00, czas publicystów. 24 minuty do 9:00. Debata poranka. Stanisław Janecki, witam w studiu Agatona Kozińskiego. Dzień dobry. A zdalnie Dariusza Grzędzińskiego, wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasza Sakiewicza, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, chciałbym zacząć od czegoś, co mocno mnie zbulwersowało, chociaż nie jest pierwszoplanową informacją ani problemem. To znaczy raport ukraińskiego Amnesty International na temat tego, co się dzieje na froncie w wojnie z Rosją, czyli Rosji z Ukrainą. I potem był wywiad szefowej tej ukraińskiego oddziału Amnesty International, gdzie tam opowiadała, jak to trzeba górnolotnie się kierować zasadami, niezależnie od wojny, i wyszło na to, no bo tam wiele uwag było, jak ta armia ukraińska ma wykorzystywać obiekty cywilne, szpitale, nawet do tego, żeby stamtąd prowadzić ogień, chociaż to tak średnio było udokumentowane. I pytanie moje jest tego typu, co się dzieje z takimi organizacjami jak Amnesty International, która miała różne zasługi w sytuacjach bardzo ważnych, krytycznych dla demokracji, a teraz no, także w Polsce, kiedy przez 14 lat tu była szefową pochodząca z Bośni i Hercegowiny Draginia Nadarzdzin, też można było mieć liczne wątpliwości, czym ta instytucja właściwie, organizacja właściwie się zajmuje. To Dariusza Grzędzińskiego spytam, czy to nie jest zgrzyt jakiś, bo na Ukrainie podniósł się straszny raban. Jak można, taka organizacja, jak może
tak traktować Ukrainę, która prowadzi wojnę, która jest ofiarą, gdzie tam cywile giną w bardzo wielu sytuacjach, ludzie są torturowani, gwałceni, a Amnesty International zajmuje się niedobrymi działaniami rzekomo ukraińskiej armii i władz w walce z Rosjanami, jakby tam był wielki wybór. O czym to wszystko świadczy? Coś się dzieje złego z tymi organizacjami? Czy tu ktoś jakby sobie cele wyznaczył niewłaściwe? Dariusz Grzędziński. No, zgrzyt to takie dość subtelne określenie, powiedziałbym. Poza tym wywiadem też działalność w mediach społecznościowych na Twitterze widziałem bodajże przedwczoraj takiego tweeta mówiącego o tym, że armia ukraińska naraża ludność cywilną przez to, że zakłada posterunki na osiedlach gęsto zaludnionych i tak dalej. To wywołało olbrzymie emocje. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja intelektualnie jestem bezradny wobec takich działań. Chciałbym wierzyć, że to jest przypadek, jakiś brak głębszego przemyślenia sprawy, zrozumienia i tak dalej, no, a nie, że są to działania inspirowane przez jednak stronę rosyjską. Trudno się do tego odnieść w sposób cenzuralny, w sposób normalny. No, każdy przecież może to ocenić, widząc, słysząc takie, a nie inne komunikaty. No, wyraźnie szkodzące tej stronie, która jest stroną napadniętą, która jest stroną cierpiącą w tym konflikcie i broniącą swojego terytorium. Nie wiem, absolutnie nie wiem. No to, tak jak powiedziałem, jestem intelektualnie bezradny wobec takich działań Amnesty International. Trudno mi jest to skomentować w taki sposób racjonalny, a nie emocjonalny. To Tomasza Sakiewicza zapytam w takim razie, czy to jest część jakiejś większej ewolucji? No bo różne organizacje, w tym Reporterzy Bez Granic, gdzie tam reporterów jest jak na lekarstwo, tak, czy ci, którzy przygotowują tam Freedom House, akurat byłem w Waszyngtonie, jak jeden z takich raportów się przygotowywał i byłem zdumiony, jaki, przepraszam za wyrażenie, w dziadowski sposób to się robi w oparciu o jakie dane. Czy coś się złego dzieje, szczególnie w takiej dramatycznej sytuacji jak wojna na Ukrainie, żeby jeszcze przykładać tym biednym, nękanym, zabijanym Ukraińcom? Nie mogę się doczekać raportu Amnesty International z Rosji. Tak, i zarówno na temat więźniów ukraińskich, rosyjskich i wielu innych rzeczy. Nawet jak są, to jakoś nie widzę, że było jakoś mocno nagłaśniane i aktywne. Natomiast bijają nóż w plecy walczącej Ukrainie. Tu jest pewna paralela. Ja nie mówię, że to jest ten sam mechanizm, ale proszę zwrócić uwagę, że Nord Stream jakoś ekologom nie przeszkadzał. A Baltic Pipe nie został zablokowany przez ekologów. Zresztą budowa Nord Stream była wyjątkowo niebezpieczna dla środowiska, to już bez tych obsesji, dlatego że tam ruszano składy broni chemicznej, które były na dnie Bałtyku i one mogły w wyniku tego zostać rzeczywiście zalać Bałtyk. Ja nie mówię, że w ogóle nie należy gazociągu budować, no, ale to był taki poważny argument dla ekologów. Jakoś sobie nic z tego nie robili, no a potem się okazuje, że znaczna część organizacji ekologicznych jest finansowana przez Rosję. Nie wiem, z czego jest finansowana Amnesty International, no ale nie można jechać na legendzie przez 40 lat, bo tych ludzi już nie ma. Są inni ludzie, nie wiadomo skąd biorą pieniądze, nie wiadomo co robią, nie wiadomo kto ich zadaniuje. Czy to są rzeczywiście organizacje społeczne, czy przybudówki jakichś szpiegowni. Najpierw sprawdźmy, z kim mamy do czynienia, a potem w ogóle to oceniajmy. Poziom powagi tej organizacji po czymś takim spadł do zera. To znaczy, jeżeli oni wydrukują znowu jakiś raport, to należy traktować to jako głos Moskwy i tyle. W ogóle się nie przejmować. A szkoda, no bo to jest organizacja w sumie bardzo potrzebna. Tak? Jednym takim raportem zniszczyli tak bardzo już wątły swój autorytet. No ale po tym, co się stało, no nie można ich traktować poważnie. Po prostu jako jakiś wybryk. Do Agatona Kozińskiego teraz, bo jak się czyta ten list szefowej ukraińskiej Amnesty International, to ona ma pretensje, że ktoś wyrzuca jej to, że
że tam w czymś przegięto, bo przecież ma takie obowiązki wobec demokracji, wobec uniwersalnych wartości i praw, i skoro te obowiązki realizuje, to dlaczego się wszyscy czepiają? Miała poparcie od różnych innych krajowych Amnesty International. Czy to tak ma wyglądać, że propaganda rosyjska już na to usiadła? I o, proszę bardzo, sami Ukraińcy znaleźli to, co my od dawna mówimy. Agaton Koziński. Znaczy, no, Ukraińcy z Amnesty International, to jednak trzeba podkreślać. Znaczy, trudno bronić wojny jako takiej, ponieważ wojna to jest dramat milionów. Cała Ukraina cierpi i właściwie już cała Europa w jakiś tam sposób tą wojną hybrydową poprzez wariactwo na cenach nośników energetycznych tą wojną hybrydową jest objęta. Ofiar będzie, jest już mnóstwo, będzie jeszcze więcej. Także trudno bronić wojny jako takiej. Nie zmienia to faktu, że wojna ma jedną cechę charakterystyczną. Jest zero-jedynkowa. Tutaj już nie da się gdzieś w światło cieniu ukryć, testować odcieni szarości, tłumaczyć, że to skomplikowane i trzeba patrzeć na niuanse. Tutaj jest jednoznaczna komunikacja i w Amnesty International tutaj wystawiając ten raport, pisząc te tweety, o których mówił przed chwilą mój przedmówca, jednoznacznie zapisuje się do obozu kremlowskiego. Przynajmniej wiemy, mamy jasność właśnie, bo do tej pory różnego rodzaju organizacje, które mają piękne na sztandarach hasła powypisywane, które mają fantastyczne cele, które wydawałyby się są punktami odniesienia, no bo fajnie mieć taki świat zewnętrzny, jasnych punktów odniesień, kogoś, kto wyznacza kręgosłup moralny. No, Kościół został zanegowany jako wyznaczający kręgosłup moralny, w związku z tym szukamy innych rozwiązań instytucjonalnych, bo też popularność tego typu instytucji jak Amnesty International jest tego, że właśnie przejawem. Ludzie funkcjonują, człowiek jest natury leniwy, dlatego chętnie wpada w stereotypy, dlatego łatwiej mu kierować się jakimiś wytycznymi stworzonymi przez instytucję, którą obdarza słusznie czy niesłusznie, czy raczej chciałby obdarzać, niż rzeczywiście są fakty wzmacniające to oparcie, ale chciałby obdarzać szacunkiem, zaufaniem, traktować jako punkt odniesienia. I w tym sensie Amnesty International taką organizacją było, chociaż już wcześniej pojawiały się różnego rodzaju, że nie tylko przy niej, przy Greenpeace chociażby, czy Greenpeace, aby to na pewno służy ochronie przyrody, czy jest po prostu grupą, czy jest organizacją pozarządową, rzeczywiście dbającą o wszystkie szlachetne pobudki, które ma wypisane na swoich sztandartach, czy jest to bardziej organizacja lobbingowa, ubrana w szaty organizacji walczącej o różnego rodzaju prawa. No, tego typu wątpliwości się pojawiały już wcześniej. Wydaje mi się, że właśnie przesilenie, jakim jest wojna, pozwala krystalizować nam wnioski i tutaj obawiam się, że Amnesty International nie zasługuje na więcej uwagi jako tego typu organizacja i w tym sensie wojna ma tę dobroczynną cechę, że pozwala nam odsiewać działy na odplew. To druga rzecz, też bym zaczął od Dariusza Grzędzińskiego, trochę przechodzona już, bo rok obecności Donalda Tuska ponownie w polskiej polityce minął na początku lipca, mamy początek sierpnia, no ale ta aktywność się ujawniła i zarówno po stronie rządzących, jak i opozycji, to jeżdżenie po kraju, rozmowy z ludźmi, te imprezy, które będą, kampus Rafała Trzaskowskiego, te meet-upy samego Donalda Tuska. Co po tym roku obecności Donalda Tuska w polskiej polityce z powrotem można o nim powiedzieć? Czy zrealizował swoje zamierzenia? Grzegorz Schetyna tak sobie pokpiwa, że jak on odchodził z Platformy, to ona miała do 33% notowania, a Donald Tusk się cieszy, że ma 26%, to z czego się właściwie cieszy. Opozycja nie została zjednoczona, nie ma perspektywy jednego bloku na wybory, właściwie nie wiadomo, jaka jest perspektywa. W samej Platformie mają wątpliwości, czy to dobrze działa. Nawet tygodnik Polityka przed tą konwencją w Radomiu napisał, że ludzie nie chcieli jechać, trzeba było ich zmuszać do tego, żeby wsiadali do autobusów i żeby tam się pojawili. Jak oceniamy ten rok Donalda Tuska?
No tutaj oddając sprawiedliwość mojemu miejscu pracy, Tygodnik Plus też pisał o tym, że były pewne problemy z mobilizacją działaczy na wyjazd do Radomia. Rzeczywiście mocne takie zdecydowane działania Marcina Kierwińskiego pozwoliły wypełnić tę halę prawie 7 tysiącami działaczy, co jest jakimś sukcesem. Natomiast jeśli mówimy o minionych 13 miesiącach, tak, obecności Donalda Tuska w polskiej polityce, to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że Donald Tusk, wracając do Platformy, zastał tę partię na poziomie 12-13% poparcia, bo tyle notował schyłkowy Borys Budka. No, pomnożył te notowania niemalże przez dwa, bo w takich okolicach dzisiaj Platforma notuje poparcie. No, jakby nie patrzeć, jest to jakieś osiągnięcie. Natomiast co zmieniło się przez te minione 13 miesięcy i co Donald Tusk do polskiej polityki może nie tyle wniósł, co sprowadził z powrotem? Populizm, na pewno populizm taki, o którym piszą nawet media, które ja określam taką otuliną Platformy Obywatelskiej. One piszą o tym, że stary, dobry Tusk wrócił populizm taki, który pozwalał w przeszłości zwyciężać. Donald Tusk, który w przeszłości chciał kastrować chemicznie pedofilów. Donald Tusk, który chciał walczyć z kibicami. Dzisiaj ten Donald Tusk rzuca hasła siłowego wyprowadzenia prezesa Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego i tak dalej. To są podobne chwyty, podobne metody. Pytanie, czy one przystają do dzisiejszych czasów. No, jak pokazują sondaże, które w ostatnich tygodniach przedstawiają taką sytuację, w której Platforma Obywatelska zbliża się do poparcia do obozu Zjednoczonej Prawicy, no wciąż jednak na pewną grupę społeczeństwa, na pewną część społeczeństwa oddziałują i działają, więc jeśli miałbym do jednego słowa sprowadzić to, co wydarzyło się przez tych 13 miesięcy, to jeszcze raz powiedziałbym populizm. No, na pewno nie poprawia to jakości debaty publicznej, ale wciąż działa. Do Tomasza Sokiewicza w takim razie. A jak oceniać taką dawkę agresji dużej, także w traktowaniu przeciwnika politycznego? Tak widać, że się bardzo przejął tą koncepcją wroga Karla Schmidta i wszystko sprowadza do takiego dualizmu. Zło, dobro. My jesteśmy po stronie dobra. Zło trzeba zlikwidować wszelkimi sposobami. Czy takie przestawienie polityki na taką skrajność właśnie, wręcz zapowiadanie, że wszyscy będą jakoś tam ukarani, ścigani, że nie zaznają spokoju ci, którzy choćby byli sympatykami tej obecnej władzy. Czy to jest strategia na wygranie wyborów? Bo to jest zapowiedź jakiejś wojny. No i z drugiej strony te wszystkie pojawiające się oskarżenia o to, czyje interesy de facto Donald Tusk w Polsce reprezentuje. No, skoro sięgamy do filozofii, to bym powiedział, że Tusk jest raczej manichejczykiem, tylko że absolut znajduje się w Berlinie, a wszystko inne jest niegodne i podłe. Ale już mówiąc zupełnie serio, no Donald Tusk nie walczy w tej chwili o to, żeby wygrać z PiS-em, tylko żeby wygrać zresztą opozycji, co częściowo mu się udaje, bo Polska 2050 już szoruje pod nie. Co ciekawe, traci też Konfederację, ale tutaj może być kwestia ich prorosyjskości. Tak, ja się spodziewałem, że był wojny na Ukrainie spowoduje, że nie tyle zmęczy on nas pomoc Ukrainie, co bardziej przerazi Rosję. Tak, ci, którzy uważają, że z Rosją można paktować, to już no, poza kompletnie już takimi psychiatrycznymi przykładami, to był Grzegorz Braun, zresztą nie wiem, czy to chodzi o psychiatrię, czy też o jakieś inne rzeczy, ale to generalnie będą się odwracali od prorosyjskich środowisk. Więc rzeczywiście Tuskowi udało się wygrać leadership w opozycji, natomiast nie daje to dalej władzy. Może się okazać, że
wynik PiS-u będzie ciągle dostateczny, żeby nie odebrać mu władzy. Ale czy faktycznie mu się to udało, skoro jest coraz silniejsza tendencja w Platformie Obywatelskiej, przynajmniej w tej młodszej jej części, żeby doprowadzić do jakiegoś przesilenia, czyli żeby Rafał Trzaskowski wziął młodszych, w cudzysłowie lepszych, połączył się z Szymonem Hołownią i zostawił Tuskowi tylko masę upadłościową. Czy to jest w ogóle realne? No, myślę, że w ogóle tu jest nie tylko kwestia młodych i starych w Platformie, ale też kwestia opcji zagranicznych, które mają znaczenie, bo Amerykanie, jeżeli na kogoś stawiają w ogóle w Platformie, to jest to Trzaskowski, a Tusk jest tak powiązany z Niemcami, że nie jest w stanie w ogóle wyzwolić się z tego kręgu, więc mamy do czynienia z walką, z opcją niemiecko-rosyjską, tak? Bo chodzi o to, że jest ten typ uprawiania polityki, to jest niemiecko-rosyjski i niemiecko-amerykański, tak? Bo to jest z kolei Trzaskowski reprezentuje ten nurt, w którym Ameryka jest ważna, ale ciągle jednak się trzeba liczyć z Niemcami. Zresztą te dwa nurty polityce niemieckiej funkcjonowały od II wojny światowej, w którym się zwyciężył niemiecko-rosyjski, z czego mamy tą wojnę. Natomiast nurt niemiecko-amerykański to wynika z radykalnego zaostrzenia kursu przez Stany Zjednoczone wobec Rosji. I rzeczywiście oni też szukają sojuszników w opozycji. Takim potencjalnym sojusznikiem w Platformie jest Trzaskowski. To widać. No, Tusk został przyjęty dopiero miesiąc temu przez ambasadora amerykańskiego. To chyba najwyższy polityk amerykański od powrotu Tuska do Polski, który w ogóle przyjął Donalda Tuska. Na Trzaskowski jednak był tam na spotkaniu z Bidenem, gdzieś tam kręcił się po kongresie. Więc przynajmniej Amerykanie pozwalają mu sprawiać wrażenie, niektórzy Amerykanie, że on się jakoś tam liczy w kręgach amerykańskich, a Tuskowi tego wrażenia nie zostawili. Czyli jest to przede wszystkim starcie jednak koncepcji. Niekoniecznie gospodarzami są sam Tusk czy Trzaskowski, bo to nie są politycy, którzy są do końca samodzielni, ale na pewno wpływa to jego polityka na te podziały w Platformie. To Agatona Kozińskiego zapytam o zaskakujące z wielu względów ubóstwo intelektualne tego, co się dzieje w Platformie po powrocie Donalda Tuska. On zawsze miał takie ambicje, jak był publicystą tam Przeglądu Politycznego w dawnych czasach, żeby to wszystko miało jakiś taki intelektualny wymiar. Był ten Instytut Obywatelski, który zupełnie zgasł, którego nie wiadomo co robi, albo nic nie robi po prostu i wszystko polega na takim użeraniu się bieżącym, na takim połączeniu populizmu z agresją. Czy Donald Tusk uznał, że w ogóle nie warto jakichkolwiek wielkich idei, pomysłów, że intelektualnie to jest bez znaczenia, co się proponuje, byleby było ostro i przeciwko PiS? Znaczy, no tutaj może mieć to, moim zdaniem, też podmywa fundament szans, no chyba, że o czymś nie wiemy i nagle te raporty zaczną się sypać, bo za wcześnie, no Platforma może mieć jakiś tam uraz, 13. emerytura to jest ich pomysł, który PiS błyskawicznie przejął i rozszerza i wykorzystuje do swoich celów. I tutaj może Platforma w tym sensie nie chce się wystrzeliwać za bardzo z pomysłów, bo do wyborów jeszcze daleko, a przeciwnicy zdążyliby je przejąć. Ale nawet jeżeli pojedyncze tego typu efektowne zagrania, które tam 13. emerytura, możemy dyskutować, czy to merytorycznie ma uzasadnienie, czy nie, czy to jest proinflacyjne, czy antyinflacyjne, na pewno ma jedną zasadniczą zaletę. Działa niezwykle efektownie w kategoriach politycznych i każda partia dałaby bardzo dużo za to, żeby tego typu pomysły móc zwodować tuż przed wyborami. Ale oddzielna sprawa, że pomysły tego typu to są pomysły kampanijne, natomiast trzeba próbować definiować świat i w tym sensie nie widzę za bardzo, jakiej właściwie definicji państwa Platforma chciałaby, jakiego świata Platforma by chciała. No chciałaby państwa praworządnego, chciałaby państwa z wolnością słowa, z zachowaniem podziału instytucji, no ale to są puste słowa, bo w jaki sposób to realizować? Odwieczny dylemat. W jaki sposób naprawiać instytucje państwowe przy zachowaniu
odrębności tychże instytucji. Na to odpowiedzi ani nie znamy z praktyki, z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, ani nie znamy z teorii, bo to właśnie to jest ten moment, gdy partia powinna wodować różnego rodzaju opracowania, skoro nie zgadza się sposobem, w jaki sposób twierdzi, że to jest to co PiS nazywa to naprawą wymiaru sprawiedliwości. No widzimy, że ta naprawa idzie, mówiąc delikatnie, kulawo i wszystko tam właściwie wygląda źle, no ale to teraz wracamy do punktu wyjścia, do 2015 roku. Czy wymiar sprawiedliwości powinien działać tak, jak działał w 2015 roku? Przypominam, że nawet w 2015 roku Platforma i jej akolici widzieli niedostatki wymiaru sprawiedliwości, no to w takim razie trzeba ją naprawiać, a jak trzeba ją naprawiać, a PiS robi to źle, to w jaki sposób robić to dobrze? No, przykład pierwszy z brzegu, bo w różnego rodzaju dziedziny życia, w których działania można by kontynuować, jest całe mnóstwo i tutaj nie widzę żadnej pracy koncepcyjnej, która by pozwoliła. To jest ciężka praca, wymaga potężnego namysłu, przygotowania mnóstwa opracowań, z których dużej części nikt nie będzie wynikało, a wyborczo przełożenia ich nie będzie właściwie żadnego, bo ludzie nie mają czasu w kampaniach wyborczych ani zacięcia, żeby czytać zniuansowane opracowania, dyskusje, polemiki, ale w tego typu burzy mózgów się wykuwają pomysły, które potem przynoszą konkretne rozwiązania. Tego mi bardzo brakuje i bardzo tego żałuję, bo Platforma rzeczywiście na początku tego typu intelektualne ambicje zdradzała się mieć. To były czasy oczywiście byłego kandydata na premiera, pana Rokity, który intelektualnie absolutnie dociągał, ale były pomysły bardzo dobrze przyjęte jako świetna diagnoza sytuacji w kraju, raport Polska 2030 z 2009 roku. Nie wiem, czy ten raport tak naprawdę Platformie nie podciął skrzydeł, bo zobaczył, że można napisać piękny raport, ale potem przełożenie jego na rzeczywistość tylko boli i od tej pory boli mi się jakoś tego typu koncepcji. Ale coś było, a teraz nie ma. Bardzo dziękuję. Dariusz Grzędziński, Agaton Koziński. Dziękuję bardzo. Tomasz Sakiewicz, dziękuję panom. Ja, Stanisław Janecki, spotkam się z państwem za tydzień. Dziękuję. Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Samsung A32, poczwórny aparat, teraz za jedyne 999. Laptop Asus Intel Core i5 do pracy i rozrywki, teraz taniej o 700 zł. Media Ekspert, taniej masz. Po reklamie.